Dzień dobry, Wojciech Siryk, Nam Zależy, Ten Świat Jest Nasz. Rozpoczynamy nowy program na łamach kanału Nam Zależy, a mianowicie Market Live. Będą to spotkania na żywo, z czatem, z telefonami widzów. No i zaczynamy, można powiedzieć, z grubej rury, bo długo wyczekiwana debata z udziałem Rafała Zaorskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. I Kamila Gancarza. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Cześć Wojtku, cześć Rafale. I na zdrowie. Wasze zdrowie właśnie. Dosłownie jedno krótkie ogłoszenie. Te wszystkie książki możecie otrzymać w formie e-booka bezpłatnie na stronie namzależy.pl. Wystarczy podać maila i tam wtedy otrzymujecie to poprzez wysyłkę przez automat. Także zachęcam, polecam. No to co panowie, może najpierw wyjaśnijmy, dlaczego mieliśmy się spotkać chyba pod koniec ubiegłego roku. Listopad albo grudzień, a spotykamy się już prawie, że w sierpniu 2022 roku. Dlaczego to tyle trwało? Bo jeśli nie pamięć nie myli, to chyba z obu stron było przekładane. I różne też teorie później były w sieci, że jeden się boi, drugi się boi, jeden unika, drugi podróżuje, przeróżne tam rzeczy były. Dlaczego? Ja się bałem. Nie no, żartuję. Najpierw Kamil chyba przełożyłeś, tak? W listopadzie, byłem chory, a potem od grudnia byłem totalnie w rynku do maja. Tylko, że Rafa przełożyłem o tydzień i umówiliśmy się, a nie pojawiłeś się wtedy tydzień później. To było? No to było właśnie w listopadzie. O jeden tydzień przesunąłem debatę. Może tak było, bo dla mnie w priorytetach rynek jest najważniejszy. Nawet dzisiaj mogłem nie przyjść, bo jestem w pozycjach. Właśnie widzę, że masz wykresy na ekranie. No niestety, Nasdaqa biorę w tej chwili na wzrosty i no, to jest dla mnie ważniejsze w priorytetach. Mm-hmm. Jak dzisiaj dziecko rozchorowało, to też byś wybierał pomiędzy no, twoimi priorytetami, albo inaczej, jakby szkolenie ci, nie wiem, kursanci zaczęli wypisywać, to pewnie może byś to wybrał. Nie, dla mnie rynek jest najważniejszy. Myślę, że jeżeli miałbym raport, to bym nie umówił debaty, więc tam bym był dla kursantów, a jeżeli bym się dziecko rozchorowało, to oczywiście zająłbym się dzieckiem, ale ciekawe jest porównanie, że rynek dla ciebie jest jak dziecko. To jest bardzo ciekawa obserwacja. Nie, kiedyś miałem tak, że próbowałem godzić różnego rodzaju debaty, działalność, życie rodzinne z rynkiem i niestety nie da się tego zrobić. Mhm. Albo na 100% muszę się poświęcić temu, albo nic z tego nie wychodzi, szczególnie jak jestem rozkojarzony. I no dzisiaj na przykład jest sytuacja, gramy pod Fed i albo wyłapię multi-interwał, albo nie wyłapię. No i tyle. Chociaż teraz nie jest tak intensywnie jak od grudnia do maja, zresztą to było widać w mediach społecznościowych, teraz się raczej wyciszam, ale próbuję się spozycjonować na wrzesień, bo w wrześniu i październiku będzie się działo pewnie na rynku krypto i na Nasdaqu, nie? Ale też zadzwoniliśmy do siebie przecież niedawno i stwierdziliśmy, że nie będziemy robić jakiejś gówno burzy, chociaż wszyscy na to czekają, żebyśmy podzielili to na segmenty, żeby to inaczej wyglądało niż na przykład z Cezarym, bo uważam, że możemy się nie zgadzać, ale kurde, dojdźmy do jakiejś, jakby chciałbym znać twoje zdanie, ty dowiesz się, co ja na ten temat myślę. Myślę, że widzowie sami wyciągną sobie wnioski. Mm-hmm. Ja nie chcę cię na siłę przekonywać do swojego światopoglądu, bo on jest taki, a nie inny, ale też wynika z jakichś moich własnych doświadczeń. Mm-hmm. I to wszystko, od czego możemy zacząć. Ja też chcę się podzielić, wiesz, tutaj swoim światopoglądem i pokazanie z kolei, wiesz, jak wpływa to też twoja działalność i jak wpływa moja działalność na osoby tutaj, bo uważam, że tutaj najważniejsze w tej debacie to są nasi widzowie i tak naprawdę ich dobrostan, ich dobrobyt na koniec dnia i wiedza finansowa, którą dostają, albo bodźce, które inspirują do określonych działań i zachowań na rynku. No i tu jest właśnie zgrzyt pomiędzy nami, już pierwszy bardzo wyraźny, bo przepraszam widzów, znacie mnie z tej strony, ja moich widzów nie traktuję jak dzieci. Uważam, że mają swoje własne myślenie. Ba, nie uważam, że mam jakąś misję edukowania ich. Mam raczej wewnętrzne przekonanie, żeby bić jakieś rekordy na rynku, mówić, co myślę i ktoś, jeśli sobie na tej podstawie wyrobi jakieś zdanie, to już jest jego problem. Jakby traktuję ludzi jak odpowiedzialnie, nie jako z góry, tylko na zasadzie równych podmiotów. Każdy z nich ma swoje własne życie, skończył 18 lat i powinien sam myśleć, tak? Więc nie mogę narzucać im jakiegoś jednego kierunku myślenia bądź światopoglądu. Mhm. Oczywiście, że nie powinniśmy narzucać kierunku myślenia, ale ciekawe, że właśnie teraz narzucasz, bo mówisz, że w opozycji do odpowiedzialności za swoje czyny stoi traktowanie innych jak dzieci. A nie widzisz po drugiej stronie dorosłego człowieka, który potrzebuje zdobyć informacje, który potrzebuje
zrozumieć pewne rzeczy i żeby dostać chociaż ten bodziec, bo oczywiście, że on podnosi odpowiedzialność za swoje decyzje. To jest traktowanie innych jak dorosłych ludzi. Tylko, że po drugiej stronie od twojego podejścia nie stoi traktowanie ludzi jak dzieci. Właśnie ten taki dualizm, takie upraszczanie rzeczywistości, to jest jedna z rzeczy, które bardzo często robisz, jeżeli chodzi o prezentowanie treści na zewnątrz. I one niestety prowadzą do upraszczania rzeczywistości, upraszczania świata, no i też nakierowania na takie dziwne tory, tak, że bardziej tworzą ideologię niż dają wiedzę innym. No, gdzie tu jest ideologia? Poza tym, że traktuję ludzi dorośle i uważam, że odpowiadają za swoje czyny, bez względu na to, kim się inspirują. Ja też się mogę kimś zainspirować, tobą, o Wojtkiem, powiem jakąś głupotę. Kolega, który brał bitcoina albo kupował, albo sprzedawał, ktoś to lunę kupował, sprzedawał i potem nie mogę zrzucać na niego odpowiedzialności za to, że ja na tej podstawie podjąłem działania w swoim imieniu jako wolna jednostka. I ja temu się sprzeciwiam. Bo... A tu się zgadzam z tobą, że absolutnie nie można zrzucać na kogoś odpowiedzialności za swoje własne działanie i decyzje finansowe. To jest bezwzględne. Tylko chodzi o to, jaki wzorzec zadajesz na przykład dla młodych ludzi, nie? Którzy cię oglądają. A, właśnie. I teraz mówisz, że mam jakiś dualizm i sugeruję, że nie da, że właśnie tutaj dotarliśmy do tego, że ja nie daję im wzorca. Ja nie chcę im dawać jakikolwiek wzorzec. To, że ktoś sobie nie postawił jako wzorzec czegokolwiek, to już jest problem tylko i wyłącznie tej osoby. Nie? Ja mam swoje życie, prowadzę to swoje życie w taki sposób, jaki uważam za słuszny. Druga rzecz, on się skończy w pewnym momencie. Chciałbym je przeżyć na własnych zasadach i warunkach. A jeśli ktoś się mną zasugerował albo zainspirował Lewandowskim i zaczyna kopać w piłkę, chociaż nie ma do tego predyspozycji, no to to już jest jego odpowiedzialny wybór. Nie? Chociaż w tym momencie podejmuje jakieś ryzyko. Tak? Ja też często tłumaczę w swoich nagraniach, bo sam się przejechałem tworząc z Madoffa na przykład jakiegoś guru i stwierdziłem, że od tej pory nigdy nie wierzę żadnemu żyjącemu człowiekowi, który uważa się za jakiegoś guru inwestycyjnego i wolę spojrzeć bardziej w przeszłość i prześledzić życie od A do Z i stwierdzić, że już więcej ta osoba, którą się zainspiruje, nie odwali niczego i mam pewność całej historii od początku do końca ewentualnego sukcesu jak Baruch albo porażki jak Livermore. Więc jakby to jest różnica w światopoglądzie. Ja nie czuję się odpowiedzialny za moich widzów, bo po pierwsze nie tworzę kontentu dla nich, tylko i wyłącznie dla siebie. To, że ktoś mnie ogląda, to właśnie. To odpowiedz na pytanie, bo tu ważny temat poruszyłeś. To dlaczego w ogóle publikujesz te rzeczy? Bo trader zarabia na rynku, sam tak mówisz, prawda? Prawdziwy trader zarabia na rynku. To po co prawdziwy trader występuje na YouTube albo na Zoomie? No i tutaj przechodzimy do, bo jeśli już mówimy o pewnie oddziaływaniu na widzów, może przejdziemy do teorii edukacji. Nie? Ogólnie gdzieś jest około, można powiedzieć, trzech albo czterech kierunków poznawania i nauczania. Jaki behawioryzm, gdzie uczę się na podstawie obserwacji, tym się charakteryzuje szkoła podstawowa. Mam tam wzmocnienia pewne, czyli nagrody, mam też kary, chociaż w tej teorii poznania behawiorystycznej uważa się, że wzmocnienia poprzez kary to jest słaby pomysł, poprzez nagrody. Nie? I to jest jakby taka najprostsza forma edukacji, która jest, mam do czynienia w szkole i nawet w minimalnym stopniach w różnych rodzaju szkoleniach, które raczej opierają się na prezentowaniu Wikipedii w jakiś tam poukładany sposób, wystarczy użyć Google i to wszystko się znajdzie, nie? A jest jeszcze... A jakie to szkolenia takie są na Wikipedii? Na Wikipedii? No, oparte na Wikipedii. Dobra, daj mi jakiś temat, odpalę Google i znajdę ci każdą informację. Nie, ale mówię, że są takie szkolenia oparte na Wikipedii. Jakie są szkolenia oparte na Wikipedii konkretnie na polskim rynku dotyczące rynków finansowych? Ja uważam, że większość nie jest oparta na Wikipedii. Czyli nie znasz ani jednego na tak, ten temat. Tak, tak uważam. Nie znasz ani jednego. Jakby, jeśli oglądają mnie jacyś nauczyciele, no to mamy trzy teorie gdzieś około uczenia się, nie? Od behawioralnej do poznawczej. Mówisz o tej odpowiedz, jakie znasz szkolenie na temat, że każda, na temat rynków finansowych, które opiera się na Wikipedii, bo bardzo często każda z tych, temat. No to na Google'ach, każda z tych teorii ma interaktywność z uczniem, tak? I albo nauczyciel jest dla niego mentorem i w kilku teoriach mamy od szczegółu do ogółu, tak jak w behawioralnej teorii nauczania i tak samo jak w metodzie poznawczej, od ogółu do szczegółu. I to jest metoda, która bardziej odpowiedzialnie podchodzi do nauczania. Mamy jeszcze, można powiedzieć, metodę humanistyczną albo można połączyć ją z fenomenologią,
czyli najpierw poznajemy swoje subiektywne odczucia co do tematu, następnie przechodzimy do jakiejś wiedzy absolutnej poprzez poznanie ponad subiektywne, czyli tym się charakteryzują ludzie, którzy poszukują prawdy i na przykład jeśli ktoś ci powie, że sorry, mylisz się, to ta osoba nie odbierze tego osobiście, bo to jest w kategoriach osobistego poznania, tylko ponad osobiste poznania i szukam jakiegoś absolutu, czyli moje ego nie interesuje. Świetnie, Rafale, wejdę tutaj, bo dużo mówisz, więc wykorzystam każdą przerwę, żeby wejść, ale oczywiście też będę ci oddawał ten czas, jeżeli będę go przejmował za dużo, bo zależy mi na tym 50-50 czasie. Poruszyłeś bardzo piękną rzecz, czyli powiedziałeś, że szukamy prawdy dyskutując w debacie i tak dalej. No i właśnie tak naprawdę jak to powiedziałeś, to w sumie opisałeś moje raporty i moje szkolenie, bo w moim szkoleniu dokładnie poruszamy, szukamy prawdy. Wielokrotnie jest tak, że członkowie czy kursanci, którzy są na tym szkoleniu, na przykład zadają jakieś pytania, czasem kwestionują jakieś moje podejście, albo nawet może nie tyle kwestionują, co zadają pytania, a Kamil, a jak to wpłynie i tak dalej. I dzięki temu wszyscy razem się dużo bardziej uczymy, czyli tak naprawdę w tej doskonalszej formie prowadzenia prawdy, poszukiwania prawdy i doskonalenia wiedzy, to jest właśnie to, co tak naprawdę ja robię. Jeszcze powiedziałeś wcześniej, że szkolenia są oparte na Wikipedii, potem już się zgodziłeś, że jednak nie tylko na Wikipedii, tylko na Google. No więc jakie szkolenia znasz oparte na Google? To jest skrót myślowy, łatwiej jesteś w stanie. Jeśli nie umiesz sam szukać informacji, to żadne szkolenie ci tego nie zapewni. Mhm. Ty nabyłeś jakąś wiedzę w postaci poszukiwania, potem zawarłeś się w szkoleniu i teraz to sprzedajesz, uważając, że ludzie potrzebują nie sposobu, w jaki odnalazłeś, doszedłeś do jakiejś wiedzy, nawet jeśli jest błędna, no bo można to zweryfikować empirycznie poprzez twoje na przykład wyniki, albo... No, moje wyniki akurat są bardzo dobre, może być długoterminowym, tak? Być może, tak? Ale nikt tego nie zweryfikował. No, zweryfikował, bo są dostępne, mam 86% zysku na dzień wczorajszy od startu szkolenia, które się zaczęło 17 września 2020. No. Czy mamy 40% stopy zwrotu rocznie, urocznie, wewnętrzna stopa zwrotu IRR. No ale ty mówiłeś, że po 60 tysięcy warto kupować, tak? No oczywiście, że cały tak. czas warto kupować. Oczywiście, tak? cały czas warto kupować. No bo wiesz, moja strategia zwierzę długoterminowa. No u ciebie wygrana jest albo Bitcoin będzie ile? 100 tysięcy, milion złotych, milion dolarów. Znaczy milion dolarów to nie w tym cyklu, tak? To nie spodziewam się aż takiego... W drugim, trzecim, pierwszym? W kolejnym cyklu jest to możliwe, tak? W tym cyklu myślę, że zobaczę między 100 a 300, nie wiem dokładnie ile, bo to zależy, jak szybko przegrzeje się rynek. A to zależy od tego. Panowie, muszę wejść w słowo, bo tutaj wyłączyłem się na chwilę. Ciekawe zdarzenie mieliśmy, bo ja tylko powiedziałem wstęp, a potem zaczęła się wręcz walka między wami. Nie walka, debata. Okej, to uporządkujmy to wszystko, co się dzieje. Czat zwraca mi tutaj uwagę na kilka spraw, przede wszystkim na nasze ustawienie. Tutaj bierzemy to na siebie. Rzeczywiście może nie jest najbardziej fortunne, bo ty kiedy się obracasz, jesteś plecami do mnie. Jak wiecie, to jest nasz pierwszy odcinek, także to studio jeszcze jest rozbudowywane, jak widać, bez dekoracji, także pędziliśmy ile sił, by zdążyć na 25 lipca. Więc może jakbyś się starał mimo wszystko trzymać pozycję tak, żebym również ja miał z tobą kontakt. Bo chcę też słuchać, prawda? Okay. Czyli rozmawiamy z Wojtkiem, a nie z sobą. Dokładnie, tak próbujmy ewentualnie do widzów, bo rzeczywiście jesteście bardzo tak bokiem, prawda? I tak, no właśnie, my we wstępie już tutaj powiedzieliśmy, że nie do końca chyba chcemy rozmawiać o szkoleniach i czat też na to trochę zwraca uwagę, to znaczy, że mało konkretów, gadajcie o rynku, rozmawiajcie o rynku, o Bitcoinie, a tutaj rzeczywiście zaczęła się trochę nawalanka, więc jeszcze raz może wróćmy do tego wątku waszej rozmowy telefonicznej i na czym tam stanęło, bo rzeczywiście przyznacie chyba, że przez te parę miesięcy było budowane takie napięcie i chyba bardziej przez Rafała. Czyli rozumiem, że teraz będziemy rozmawiać o tym, o czym mamy porozmawiać. Nie, będziemy o tym rozmawiać tak, ale przez 30 sekund albo 60 sekund. Co ustaliliście, panowie? Bo dodam, no, była rozmowa telefoniczna, a wcześniej było parę miesięcy, przez które chyba wszyscy internauci z tej bańki oczekiwali właśnie na tą naparzankę, jednak zmieniliście zdanie, że naparzanki nie będzie. Tyle zmieniliśmy zdanie, po prostu mi już obrzydło i znudziło się ciągle, nie wiem. Ja rozumiem, że triggeruję szkoleniowców, tak? Atakujesz ludzi, bardziej tak bym powiedział. Nie, ja po prostu nie zgadzam się z tym światopoglądem, że jeśli w taki sposób szkolisz, jesteś w stanie czegokolwiek ludzi nauczyć, a nie przez... tak jak powiedziałem, taką teorię poznawczą, czyli od ogółu do szczegółu i
poznawanie poprzez doświadczenie. Nie? To jest, myślę, że najlepsze w przypadku rynku, kiedy jest to gra konkurencyjna. No chyba, że tak jak masz ty założenie, klapki na oczy, albo zero, albo milion dolarów, nie? A wiesz, że dywersyfikujemy się na portfelu w szkoleniu, także to nie jest tak, że zero, nigdy nie będzie zero. Tak, ale żebyś wiedział, ja jestem ponad tym i wrzucam wszystkich do jednego wora z pełną świadomością, że nie jestem w stanie rozstrzygnąć, czy ktoś jest dobry, czy zły. I uważam, że ogólnie podejście do tego typu zagadnienia jest mało weryfikowalne. Druga rzecz, jeśli ten człowiek, który przychodzi do Ciebie na szkolenia, uważa, że kupując je za pieniądze jest w stanie nabyć kompetencji w poszukiwaniu wiedzy, to się myli. On tylko nabędzie informacje i przetworzoną wiedzę przez Ciebie. Bo to jest proces, który powinien się zacząć już w szkole podstawowej, w szkole średniej, ale szkoła i tak nas tego nie uczy, bo jest formalna. Czyli potrzebujesz miejsca, gdzie się tego będziesz uczył, tak? A myślę, że wiele kursantów moich by się z tą nie zgodziło, że nauczyło się pozyskiwać informacje, poszukiwać wiedzy i bardzo dużo wyciągnęło. Nawet część osób nie kontynuuje raportów, dlatego że się nauczyło rzeczy, które się miało nauczyć na szkoleniu. Też dostaję taki feedback. Nie jestem na raportach, bo ja już wszystko wiem, kam mnie nauczył tego, co potrzebuję. Nawet nie muszę siedzieć z nim. No, to jest w takim raporcie w takim wypadku. W raporcie są dane z Bloomberga, z Glassnode'a, newsy i fundamentalne rzeczy, które wpływają na rynek. To jest dane przed rynkiem, bo jeśli to jest Bloomberg, to wszyscy to znają. Ale czy ja powiedziałem, że insider trading? Nie wiem, ja nie należy, co ty nam podajesz, bo nie kupuję twoje szkolenie. Jakby mam ciekawsze miejsce do wydawania pieniędzy. Kupię sobie książkę, pójdę do kina. Więc ciężko mi jest krytykować twoje szkolenie. Ja ogólnie sposób podejścia krytykuję, bo uważam, że jeśli człowiek na rynku... Ale sam... nie mój, tylko szkoleniowców, tak? No tak, no bo ty odnosisz to osobiście, to ja bym powiedział, że... Nie, ja nie odnoszę osobiście, tylko chodzi o to, że część osób na podstawie tego, co robisz, i tu chodzi o tą odpowiedzialność w komunikacji do ludzi, że co robi to, co ty robisz? Znaczy, co robi ludziom w głowie tworzenie takiego schematu, że w sumie to trenerzy, nauczyciele, szkoleniowcy są B, O są oszustami. Są niepotrzebni. Albo że są niepotrzebni. My są niepotrzebni, bo uważam, że obecne wyzwanie w nauczaniu to nie jest zaprezentowanie wiedzy, która jest ogólnie dostępna poprzez internet, tylko jej weryfikacja, szukanie i wyciąganie wniosków. Okay. A tego nie nauczysz się poprzez kurs 30-minutowy, godzinny czy 12-godzinny, bo on nauczy tylko ewentualnie twojego sposobu podejścia i nie wejdziesz od ogółu do szczegółu, tylko jak powiedziałeś, dostarczysz narzędzi, które będziesz tłumaczył, jak działają, ale samo stworzenie podobnych narzędzi, ale wykombinowanie czegoś konkurencyjnego na rynku, bo jednak jest to rynek konkurencyjny i twoje przypomnienie do Glassnode'a i tak dalej nie sprawdziły się w wielu aspektach, ale teraz ważna rzecz. W krótkim terminie. Teraz ważna rzecz. Ja tego nie krytykuję, bo i moje predykcje się nie sprawdzają, wielu osób się nie sprawdzają, ponieważ nie wynika to z tego, czy dane szkolenie jest dobre, czy dany trader jest dobry, tylko z samego założenia rynku, że nie ma grala złotego i tyle, nie? Więc to nie wynika z tego, że szkoleniowiec robi coś źle, bo jeśli trafi w trend, dobrze zanalizuje, to wygra i to rynek rozstrzygnie, a nie ja czy ty, tylko na końcu jego portfel i tak rozstrzygnie. Więc jeśli Bitcoin urośnie rzeczywiście do tych miliona dolarów, no to wygrasz zakład z rynkiem, a nie ze mną. I moi kursanci. Jeśli ten zakład wytrzymają, tak, bo często też na różnych lewarach to robią. U nas nie ma lewara, więc u nas nie kosztuje nas utrzymanie pozycji w ogóle. Ja nie mam pojęcia, co wy tam robić na tym kursie. Jakby ja wychodzę z założenia... No wiem, dlatego właśnie to wypowiadanie się o szkoleniach sam pokazuje, że nie masz pojęcia, o czym mówisz w tym wypadku. Nie, właśnie nie potrafisz wnieść się ponad to, bo jeśli ja nie muszę znać swojego szkolenia, żeby ocenić szkolenia, które tylko i wyłącznie przekazują wiedzę i porównać to do własnego studiowania, zresztą na tym polegają też studia, że sam zgłębiasz wiedzę i to już jest wyższy poziom nauczania. A czy na studiach są wykłady? Sam i uważam, że to jest błąd, to jest odejście od zasad jakby studiów. Tam powinien być wykładowca, mentor, który nie zadaje ci zadań jak w szkole średniej bądź w gimnazjum i każe ci się nauczyć na pamięć, tylko ty już jesteś traktowany jako dorosła osoba po maturze i musisz zgłębiać się wiedzę, czyli studiować, dlatego też na końcu kończysz to jakimś egzaminem naukowym, dyplomem, magisterką, która świadczy o twoim mistrzostwie w sztuce, nie? A to już jest poza takim nauczaniem i odtwarzaniem, więc jeśli ktoś traktuje szkolenie jako
przeczytam, skondensuję wiedzę, albo napiszę jakąś książkę, która komuś kondensuje wiedzę, to ja się zastanawiam, jeśli ten człowiek potrzebuje kupić to i nie potrafi sam znaleźć tego w internecie, gdzie tego jest od groma, mhm, i syntetyzować tej wiedzy, to serio on sobie nie poradzi na rynku. On, mhm, za każdym razem będzie potrzebował kolejnej porcji, mhm, wiedzy, kolejnego kursu i będzie uzależniony od dostawcy tej wiedzy, która już, mhm, będzie na początku traciła swoją aktualność, ponieważ sam proces tworzenia tego kursu powoduje, że ta wiedza traci na aktualności. Myślę, że widzę, Rafał, że tutaj wynika to podejście, że jesteś traderem, bo tam rzeczywiście można by dyskutować, jakby w takim, mówię o takim lewarowanym, intensywnym handlu, gdzie cały czas jesteś teraz też na wykresach, prawda? Że no tu się zgodzę. Nawet debata jakby nie może cię odciągnąć od rynku do końca. Akurat dzisiaj jestem w pozycji, bo ciekawe, mhm, rzeczy się dzieją na rynku, nie? Ale to, mhm, też jest spór, który też często do mnie gdzieś się czepiają, bo nie rozumieją, w jakim ja interwale gram, nie? Czyli tak, zajmuję pozycję, mhm, na D1-kach, mhm, czyli w kontekście dziennym albo tygodniowym, a ktoś ma pretensje do mnie, że nie trafiłem tego co do godziny. Nie? To nie jest mój horyzont czasowy. I ja rozumiem, co ty przeżywasz, bo kurs może ci odjechać 40% w dół, ale masz długoterminowe patrzenie na rynek, mhm, i zakład twój, czyli tutaj trzeba sprawdzić, jaki jest zakład na rynku. Twój zakład jest albo nic, albo wszystko, można, mhm, powiedzieć krótko, bo... Nie, od tego jest dywersyfikacja, żeby nie było takiej nieodpowiedzialnej jego podejścia, tylko chodzi o to, że zobacz, ja nie ponoszę kosztów transakcyjnych, kosztów utrzymania pozycji, punktów swapowych, tego typu rzeczy, dzięki temu, że mam kupione aktywo konkretne na longa, które przechowuję sobie albo samodzielnie, no w przypadku instrumentów finansowych, no to wiadomo, na rachunku maklerskim, i nie kosztuje to nic utrzymania. I dlatego de facto zajęcie takiego makrotrade'u, bo u mnie to jest makrotrading, tylko makroekonomiczne znajdowanie niedowartościowania rynku w danym momencie albo znajdowanie jakiegoś przegrzania. To kiedy jest niedowartościowany? Kiedy był? Bitcoin jest cały czas niedowartościowany. Wiesz, kiedy był przegrzany? Bo może tak, to jest mój moment exitu w strategii. On był przegrzany w 2017 roku w grudniu, on był przegrzany w listopadzie, grudniu 2013, w kwietniu 2013 dawał pewne objawy przegrzania, ale moja strategia zakłada, że w takim momencie nie wychodzimy, a potem spadł 82%. Czyli nawet w 2013 roku, zresztą to omawiamy dokładnie na kursie, że jeżeli byłby kwiecień 2013, to my byśmy nie wyszli. I właściwie dzisiaj też mamy replaya, też nie wyszliśmy w listopadzie, bo to jest to samo podejście. W 2011 też był przegrzany. Czyli ja tylko wychodzę, kiedy rynek jest przegrzany i potem się pakujemy, jak po prostu się mocno szczyści. I cała strategia, tak? No rynek rozstrzygnie. Czat się domaga ewidentnie, żeby zakończyć temat szkoleń. Przyjmuję. Z czego się w sumie cieszę, bo wcześniej powiedziałem, że przez kilka miesięcy wszyscy oczekiwali na walanki, a tutaj po tych 15 czy 20 minutach rzeczywiście wychodzi na to, że niekoniecznie. Więc na sam koniec tego tematu, czy w ogóle jest sens o tym dyskutować? Czy ktoś, kto lubi szkolenia, jest w stanie przekonać tę drugą stronę, mhm, i na odwrót? No chyba nie. Czy jest to w ogóle możliwe, Rafał, żebyś ty przekonał Kamila, a Kamil ciebie? Nie, właśnie jest problem, że ludzie myślą, że ja próbuję kogoś przekonywać. Nie? Jakby dla mnie to jest inny światopogląd. Jeśli komuś mówię, weź życie w swoje ręce, zacznij przeglądać Google'a, zadawać odpowiedni sposób pytania, analizować, syntetyzować wiedzę i nabędziesz tej wiedzy więcej, niż gdy poświęcasz swoją przyszłość na rynku w jakieś ręce jakiegoś guru, szkoleniowca, mhm, który i tak syntetyzowaną wiedzę w swój sposób ci przekaże i będziesz od niego uzależniony, no bo tak to wygląda. Chyba. A widzisz, ja nie uczę tego bycia guru, ja nie chcę być żadnym guru, ja chcę przekazywać swoje podejście, a ludzie mają budować swój własny framework na podstawie tego. Także myślę, że chyba chcemy tego samego, tylko trochę innymi środkami. No tak, widzisz, ja też podsumować, ja z pełną świadomością mówię, że wrzucam wszystkich, mm-hmm, do jednego ora i wynika to z doświadczeń tej mojej grupy tradingowej, Trading Jam Session, mm-hmm, gdzie było naprawdę ciężko odróżnić szkoleniowca, który jakąś solidną wiedzę przekazywał. On na przykład szanuje Siódka, tak? Na przykład szanuje też niektórych analityków, jak Przemka Kwietnia, który pracuje dla XTB. No mogę szanować ludzi, których teoretycznie powinienem z innych grup nienawidzić według osób, które mnie oglądają, ale nie jestem w stanie wziąć odpowiedzialności, zgodnie z tą teorią, mhm, że dopóki ten człowiek nie kopnął w kalendarz, nie jestem w stanie
opisać jego historię od A do Z. Mhm. Ja nie wiem, czy Wojtek zaraz nie będzie jakimś, nie wiem, politykiem, przekręci ludzi na VAT czy coś, no nie mam pojęcia, nie? On bierze odpowiedzialność za siebie. Znaczy, trochę zgadzasz się, że niesprawiedliwie wszystkich zaszufladkowujesz do jednego worka, tak? Z pełną premedytacją, nie? Okay. Ale to ma jeden cel, żeby ludzie zaczęli sami wyciągać swoje wnioski na ten temat i szukać źródeł. I to jest podstawa. Druga rzecz, nie możemy zdominować narracji wokół zdobywania wiedzy tylko i wyłącznie do tego, że jedynym źródłem wiedzy są szkolenia. Absolutnie nie są jedynym źródłem wiedzy, to jest bezdyskusyjne. Tylko, że nie są źródłem, który powinno zostać negowane czy deprecjonowane. I tyle jako tyle. No ale jak przyliczysz historię traderów, spekulantów słynnych, to rzadko który z nich zaczynał w ogóle jakiegoś szkolenia, ale potem neguje. Manger się z tego śmieje, Buffett się z tego śmieje. Dzięki, że podniosłeś ten Mangera, bo myślę, że powołujesz się w każdej praktycznie wypowiedzi swojej publicznej. Z tego śmiesznego filmu. Z tego Mangera, ale jak wykorzysta się ten filmik niewymontowany, tylko tą całą wypowiedź Mangera, zachęcam Państwa, żeby znaleźć to właśnie o szkoleniach, to Manger śmieje się z trenerów, którzy uczą aktywnego inwestowania na akcjach i obiecywania 300% rocznie i sprzedawania tych książek za shipping, tak? Że tam zwykle za shipping, że darmowe książki. Bo w Stanach to wyrosło do takiej skali, gdzie to już jest niekontrolowane, nie? I to totalnie. I zresztą na tych spotkaniach Berkshire oni też sprzedają książki. No ale widzisz, tu się akurat zgadzamy, że jakby namawianie, że będziesz dzięki tej metodzie zawsze będziesz zarabiał i tak dalej, no to rzeczywiście to tak śmierdzi trochę skamem i myślę, że tutaj rozumiemy to samo. Czyli jakby tak, generalizowanie służy temu, że nie chce brać odpowiedzialności i nie czuje się na siłę, żeby dzielić. Ten jest dobry, ten tak, a ten jest zarąbisty. Zły. Tylko to uczy sceptycznego myślenia. Tylko widzisz, że mam chyba dość na temat upraszczasz rzeczywistość i tylko chciałem, żeby to wybrzmiało, że są też, jest druga strona medalu, tak? Ale zgadzam się też z tym, że Manger sam powiedział, aktywne inwestowanie, że każdy się nauczy, nagle będzie 300% tak, na akcjach. To wynika też z mojej drogi życiowej. Ja nie chcę szkolić. Ja uważam, że moje kompetencje mają się sprawdzić na rynku, więc albo wygram na rynku, albo przegram. A czemu występujesz publicznie? Czemu robisz zoomy publiczne z tradingu? Jaka jest twoja motywacja? A kto wszedł na Mount Everest przed Hillarym? Jak myślisz, kto? No nikt nie wszedł. Nie wiem o tym. Nie było świadków. No, tylko tyle. Tak? Jeśli chcesz mieć jakieś rekordy i to swoje własne osobiste, to potrzebujesz jakichś świadków. Nawet nie dla nich. Nie? Ja uważam, że w przyszłości może będę inspiracją dla swoich dzieci, może jak mojego wnuka, a jak nie będzie tego zapisu, to powiedzą, no ktoś twierdzi, że dziadek zarobił, nie? Ale nikt tego nie jest w stanie udowodnić. Nie? Czyli to tak chcesz tak swoje jakby ego zamrozić w lodzie trochę, co? Nie, to jakbym chciał ego zamrozić, to bym inaczej może traktował swoich widzów, nie wiem, bardziej im sklepiał. Ale jakby liczby same się obronią, nawet to, czy stracę, czy zarobię, piszę jakąś swoją historię, to jest mój dziennik, ale też jest to jedna z form takiego poznawczego nauczania, ale samego siebie, bo jeśli ja mam zwierciadło w postaci ludzi, którzy są w stanie zweryfikować i rynek jest w stanie zweryfikować, czy ja mam rację, czy nie, czyli dam jakąś tezę, luna jest do dupy, nie? Ktoś mi powie, nie schodźmy na poziom szamba w dyskusji, następnie ta luna się wywala, nie? I dla mnie jest to satysfakcja większa niż pieniądze zarobione na tym. Miałem rację i rynek to potwierdził. A czy tamta osoba miała 100 argumentów na to, że się myliłem, czy nie, to już mnie mało obchodzi. Nie? Jakby rynek rozstrzygnął. Po prostu w blasku Jupiterów chcesz ten sukces betonować. Nie, trochę, bo to potwierdza, czy miałeś rację. Nie? Bo możesz sobie zapisać, drogi notatniku, miałem rację. Nie? A rynek nie zweryfikuje, pieniądze druga nie pokażą, czy miałeś rację? Wiesz, co jeszcze u człowieka się wytwarza? Ja to zauważyłem, bo duży progres zrobiłem, odkąd publikuję swoje wyniki. W momencie, kiedy nie mam racji, to człowiek często, będąc sam ze sobą w czterech ścianach, tłumaczy, nie było tak źle, to oni, albo to rynek, albo jakiś grubas cię wykoleił, albo to wszystko przez maskę, bo puścił jakiegoś głupiego tweeta, nie? A tutaj, mówiąc publicznie, muszę brać odpowiedzialność za to, co mówię. Dlatego ty na przykład ze swoimi prognozami uważam, że masz bardzo duży problem, bo masz jednocześnie sprzedajesz szkolenia, a z drugiej strony musisz brać za to w jakiś sposób odpowiedzialność, bo przekazujesz jakąś wiedzę, a potem ludzie cię z tego rozliczają. Ja jestem o wiele bardziej komfortowej sytuacji, bo ja im nic nie chcę sprzedawać, a jednocześnie biorę odpowiedzialność za swoje straty. Jak stracę, to biorę to na klatę, nie ukrywam tego, no, straciłem, nie myliłem się, tylko wychodzę z założenia, że tak jak bokser walczący na ringu, dostanę parę razy w pierdzie, a może mnie znokautują nawet. Nie? Ale też cię kopiłem ludzie, nie?
jakby obserwując to, kopiują twoje transakcje, robią lewary, tracą często całe konta. I wracając do początku naszej rozmowy, ja wychodzę ze światopoglądu, że nie biorę za nich odpowiedzialności. Okay. I ja im to jeszcze mówię, czyli mówię, nie kopiować, to jest moje, nie róbcie tego, jesteście tylko moimi świadkami, nic więcej od was nie chcę. Nie? Jak jakiś kretyn, debil zacznie to kopiować, a nie zastanowi się nad sednem na przykład rozkminki dotyczącej wojny, czyli dlaczego kupować na wystrzał armat, dlaczego kupuje się plotki, sprzedaje się fakty. Nie? To są takie maksymy giełdowe, które trzeba zrozumieć w życiu, w prawdziwym życiu. Nie? Tak jak w listopadzie Bitcoin był na szczycie, przychodzi do mnie znajomy i mówi, że to jest najlepszy okres do kupowania Bitcoina, bo Goldman wchodzi, GP wchodzi, wszyscy się odwracają, nie? A ja mówię, że jesteście w euforii, nie? I podnoszą stopy procentowe, a nic, nie? I założyłem, że będziemy testować paradygmat Bitcoina jako bankarta niskich stóp procentowych. No i to się gdzieś tam wydarzyło, mhm. I też jestem z tego zadowolony, chociaż nie wykorzystałem tego w 100%. I tu jest ta idea, która za tym stoi. Samodoskonalenie. O, to jest fajny motyw, żebyśmy porozmawiali, bo chcemy, żeby merytorycznie. Tak. Ale już przyjdziemy. Tak jest. Może ja wejdę, bo tutaj naprawdę jest dużo próśb, żebym zareagował. Stawiamy już kropkę przy szkoleniu, tak jest? Tak jest, myślę, że... I przy live'ach Rafała, szkoleniach Kamila i wszystkim innych... To już nie mam o czym gadać chyba. Nie, no teraz bankarty niski stóp. Uważam, że to jest fajny temat. Tak, czat o to pyta i też ja chciałem zapytać o to na początek. No właśnie, kryptowaluty i ostatnie już chyba kilkanaście lat. Lat generalnie na świecie prosperity. A teraz nadchodzą czasy, zdaje się, znacznie trudniejsze. I czy to nie będzie tak, że kryptowaluty okażą się generalnie taką zabawką na fajne czasy, a teraz będą tylko krwawić? Kamil. Myślę, że to jest duża obawa w tej chwili. Wiele osób właśnie postrzega tutaj ta teza Rafała właśnie też wynikająca z tego, że niskie stopy procentowe, że dodruk, chociaż właśnie dodruk to jest trochę jeszcze inny temat, o którym zaraz sobie powiemy, ale to nie jest tak, że kryptowaluty powstały jako odpowiedź na wspaniałą sytuację na rynku, bo przypominam, kiedy powstaje Bitcoin. Bitcoin powstaje w 2008 roku, pada Lehman Brothers w tym otoczeniu. Wiele osób kwestionuje system fiatowy, oparcia waluty narodowej na niczym, na powietrzu, na produkcie społecznym. Tak? Czyli, że nasza praca, państwa praca, moja praca, Rafała praca, to twoja praca, to jest zabezpieczenie waluty, bo tak naprawdę to jest niczym innym niż taki trochę, byśmy powiedzieli, system niewolniczy, że wartość pieniądza bierze się tylko i wyłącznie z tego, co my wyprodukujemy. Jak nie wyprodukujemy, no to już ten pieniądz jest troszkę mniej warty, albo jest problem wtedy, kiedy zaczyna się go po prostu drukować, bo ilość pracy jest taka sama. Tak? Oczywiście można sprowadzić nowe osoby na dane terytorium, wtedy per capita, nawet utrzymując to samo tempo wzrostu gospodarczego, no to kapita dokłada się do PKB już globalnego czy PKB narodowego. I w związku z tym nie jest tak, że krypto jest stworzone właśnie na wspaniały czas, tylko jest stworzone na stworzenie takiego Bitcoin przynajmniej, może tak, bo krypto całe nie możemy rzucić do jednego worka, bo niestety jest bardzo dużo eksperymentów, bardzo dużo skamów, bardzo dużo ryzyka z tam związanego i raczej skupmy się na Bitcoinie, jeżeli chodzi o tą tezę. Bitcoin ma być narzędziem zabezpieczenia czy stworzenia takiego ultimate collateral, czyli zabezpieczenia wartości, przechowania wartości w czasie. Oczywiście wiele osób podejmuje taką tezę, że to jest takie cyfrowe złoto. Myślę, że można przyjąć nawet takie uproszczenie, że to jest cyfrowe złoto, ale też mówię, że jest hedge inflacyjny. No ale i teraz argument trochę pada, jaki hedge inflacyjny, jak jest taka inflacja, wszystko spada. No bo ja myślę, że tutaj horyzont czasowy jest bardzo ważny, że chwilowo, przez to, że to jest nowa technologia, że to jest rynek bardzo mocno przypominający po prostu kolejną spółkę technologiczną de facto, czyli cały Bitcoin jest jakby takim dużym nowym Googlem, to niestety prowadzi do tego, że mamy korelację bardzo silną, znaczy wcześniej nie mieliśmy takiego regularnego okresu budowania się korelacji, właściwie one wracały do zera te korelacje, nawet były chwilowo ujemne z Nasdaqiem, a niestety od końcówki czy od połowy 2021 roku ta korelacja cały czas rośnie, no i w ostatnich dniach znowu pobiła rekordy. Tam dochodzimy do 0,398 współczynnika korelacji tygodniowych zmienności Nasdaqa, Nasdaq 100 i Bitcoina, więc chwilowo to jest risk on asset i myślę, że ten hedge, ten case hedge przed inflacją
zaczyna być chwilowo tak odsunięty w czasie, ale w długim terminie on dopiero wyciągnie. Czyli bardziej bym kojarzył to z cyfrowym złotem. Czy Bitcoin rośnie w sytuacji do druku? Absolutnie. Uważam, że to jest jeden z najważniejszych motorów do wzrostu. Zresztą teraz na to czekamy, na powrotu do QE, do luzowania ilościowego. I ważniejsze niż stopy procentowe, jeżeli chodzi dla Bitcoina tutaj do tej tezy, czyli trochę się z nią zgadzam, że bankar stóp procentowych, ale nie w kontekście stóp procentowych, tylko w kontekście dodruku, luzowania ilościowego i wprowadzania kolejnych sum pieniędzy, kolejnych agregatów pieniężnych do gospodarki i nadpłynności na rynku. Zaraz będzie to samo pytanie do Rafała. Tymczasem mamy pierwszy telefon. Prosimy reżyserkę i mamy nadzieję, że nie będzie to pytanie o szkolenie. A, będziemy tak ten... Pół na pół, tak? Myślę, że generalnie telefony odłożymy na później, no ale próbujemy. Prosimy reżyserkę. Nie? Halo, halo? Halo, halo, słuchajcie? No myślę, że słychać, trochę słabo, cicho, ale prosimy. Okej, dobra. Ja myślę, że takie mam w miarę ciekawe pytanie, jeśli chodzi o podstawy w ogóle. Mianowicie, jaka jest według Was różnica między inwestowaniem a spekulacją? Dlatego, że moim zdaniem wielu szkoleniowców w pewnym sensie myli te dwa pojęcia, błędnie nazywając spekulacje inwestowaniem, szczególnie jeśli chodzi właśnie o rynek krypto, nie? A rynek krypto, jak tak naprawdę każdy inny rynek, jest oparty no, po prostu o zarobek na wahaniu ceny, tak? Czy to w długim terminie, czy w krótkim terminie, dalej jest to gra o sumie zerowej, tak? Na koniec dnia i tak musi się znaleźć ktoś, kto kupi od siebie drożej. Czyli jakby w pewnym sensie siedzimy przy jednym stole pokerowym, i nasz zarobek zależy od tego, ile kasy spłynie do tego stołu z zewnątrz, tak? I teraz mi się wydaje, że wielu szkoleniowców próbuje na siłę opakować te swoje kursy takie właśnie ładne słówka, nie? Czyli zamiast powiedzieć, że to jest spekulacja, to mówią na przykład o inwestowaniu w Bitcoina, nie? No to myślę, że to jest takie w miarę ciekawe pytanie. Okej, okay, dziękujemy. No to panowie, czym się różni tak właściwie trading od inwestowania? Spekulacja od inwestowania. Spekulacja. Ja mam zacząć, tak? Tak. Znaczy, w mojej definicji inwestowanie powinno być na etapie IPO, a następnie w spółki dywidendowe, gdzie te przepływy pieniężne w spółkach do mnie jako inwestora powinny spływać lub powinien mieć wpływ na spółkę poprzez głosowanie. To jest takie aktywne, można powiedzieć, inwestowanie w spółki akcyjne. A spekulacja wiąże się z niedowartościowaniem bądź przewartościowaniem aktywów ze względów często emocjonalnych, euforycznych, albo braku pieniędzy, albo nadmiaru pieniędzy wynikających ze stóp procentowych. Jest to jakby bardziej pochodna zdarzeń niż pochodna realnej gospodarki lub działań przedsiębiorstwa w postaci zysku, przychodu itd. Nie? Czyli coś, tak wiemy na rynku, że może firma przynosić bardzo fajne zyski, ale być raczej niedowartościowana albo przewartościowana i spekulant wykorzystuje tę sytuację, które od tej średniej i pochodzą, czyli w sumie można powiedzieć wykorzystujemy nieefektywności rynku. Nie? Ja bym to tak to zdefiniował z mojej perspektywy, czym to się różni. Karol w ogóle by powiedział, że wszystko, co jest związane z kupowaniem i sprzedawaniem na rynku wtórnym jest złodziejstwem, nie? A inwestowanie bez możliwości zbycia akcji jest takim prawdziwym inwestowaniem. Nie? No, w zależności od człowieka taka jest inwestycja. Dla mnie, a jeszcze tutaj musimy rozróżnić, bo też część pewnie osób związana z rynkiem będzie rozróżniała te dwa terminy ze względu na horyzont czasowy. Dla kogoś 10 lat to już jest inwestowanie albo rok inwestowania, a dla kogoś 10, jeden dzień to już jest hazard, a tydzień powiedzmy spekulowanie. Tak? W zależności od osobu, horyzontu, ja jeszcze tutaj dodałbym zmienną dźwignię. Bez tej dźwigni to na pewno już chodzi bardziej o inwestowanie, myślę. Ja myślę, że też się zgadzam z Rafałem, jeżeli chodzi o dźwignię, czyli inwestowanie to jest dotykanie pewnej wartości, poszukiwania wartości, niedowartościowania, przeszacowania też, bo kiedyś trzeba wyjść z inwestycji, więc na pewno ten okres przeszacowania jest turbo ważny i konieczne jest to zidentyfikować, bo pewnie chyba nawet trudniejszą rzeczą niż wejście w pozycję, niż Rafał chyba się ze mną zgodzisz, wejście w pozycję jest kiedy wyjść z pozycji. Kiedy zamknąć tą pozycję. W teorii spekulacji, znaczy ja się kłócę oczywiście z wieloma osobami, mają inne zdanie, może nie mam racji, ale wyjście jest najważniejsze, bo w przypadku wejścia, szczerze mówiąc, nie mamy wpływu i nie wiemy, ile zarobimy.
tylko moment wyjścia, mamy decyzyjność i widzimy, ile tracimy tak. albo ile zarabiamy. W momencie wejścia tego, tej władzy nad pieniędzmi nie mamy. Żadnych. Zabiorę Ci głos, bo tak, odpowiadam, ale dzięki dokładnie, czyli mamy tutaj takie samo podejście, niezależnie czy to będzie inwestowanie, czy spekulacja. Więc dźwignia, zgadzam się 100% z Rafałem, na pewno stosowanie dźwigni już jest formą spekulacji, chociażby dlatego, że nie jesteśmy w stanie utrzymać tak długo pozycji, bo jeżeli zajmujemy w długim terminie w ogóle ekspozycję na dany walor, to możemy sobie pozwolić na to, jeżeli wiemy, po co kupujemy, musimy mieć świadomość, rozumieć, tym jest też inwestowanie, rozumienie, po co w to wchodzimy i że chcemy się z tym projektem trochę związać na dłużej, tutaj też trochę zgadzam się z Rafałem i wtedy czekamy tylko do momentu, kiedy okej, wydarzyło się to, co powinno się wydarzyć, jest rynek przewartościowany albo osiągnąłem swoje cele, wychodzę, szukam nowej okazji. Przy spekulacji na pewno jest tak, że korzystanie z tej dźwigni, no wiadomo, zwiększa te rezultaty, bo jeżeli to się robi w krótkim terminie, podejmuje się dodatkowe ryzyka, nie wiem, ma się ustawione stop lossy, często blisko rynku albo nie tak daleko do rynku, ma się z góry ustaloną maksymalną stratę, zakładając, że ktoś używa oczywiście stop lossów, no to ten lewar jest konieczny, no bo przy małych stopach podejmujemy jakieś ryzyko, musimy mieć dużo większą stopę zwrotu niż potencjalne ryzyko. Ten risk-reward ratio musi być po naszej stronie, tak? Musi być dobry. Wtedy wystarczy, że z 50% czy 40% razy mamy rację, 40% przypadków mamy rację i zarabiamy na rynku. Także to jest pierwsza rzecz. Odniosę się jeszcze do pytania tutaj widza, bo myślę, że tam było ważne, że w Bitcoina nie da się inwestować albo w Ethereum nie da się inwestować. Znowu, wrzucanie krypto do jednego worka jest, wydaje mi się, że takim dużym błędem poznawczym kojarzonym z tym, że to wszystko rośnie tylko dlatego, że jest hype. I wtedy rzeczywiście to była spekulacja, ale nie jest tak. Mamy bardzo dużo danych fundamentalnych dotyczących Bitcoina, Ethereum. Widzimy stopień adopcji, widzimy liczbę adresów, które akumulują Bitcoiny, które mają co najmniej 1 setną Bitcoina na swoim adresie. Przekroczyliśmy 10,5 miliona adresów w taki sposób. Mamy 120 milionów użytkowników krypto na tej planecie. To jest inwestowanie w nową branżę, to jest kolejny sektor poważnej gospodarki. Ale fakt jest taki, że jeżeli, nie wiem, zainwestujemy Shiba Inu albo tego typu tam Dogecoiny, bo ktoś napisał na TikToku, wypuścił film, ktoś napisał na Twitterze, to rzeczywiście wtedy to jest spekulacja. Ja myślę, że bardzo ciężko jest inwestować w krypto, w altcoiny, że tam bardziej spekulujemy. Myślę, że też tutaj takie odniesienie do IPO, że inwestowanie w walty będzie wtedy, kiedy wchodzimy przed pre-salem, znamy zespół, wiemy dlaczego inwestujemy, to wtedy rzeczywiście można powiedzieć, że w altcoiny też można w nie inwestować. Ja tylko dotknę jeszcze jednej kwestii, bo tutaj widz na końcu powiedział, dzwoniący widz, że rynek to gra o sumie zerowej, to nie jest do końca tak, to nie jest na rynku tak, chyba się z tym zgodzicie, że jeżeli mamy pizzę, to jeżeli ty zjesz 7 kawałków, to mi zostaje jeden, jeżeli ta analogia do pizzy miałaby być utrzymana, to byłaby to pizza, który cały czas się powiększa, tak bo cały czas wyprodukowujemy kolejną wartość, więc nawet jeżeli ty będziesz miał te 7 kawałków, to mi zostanie jeden, ale większy mimo wszystko w długim okresie. Zgadza się? Zgadzam się i właśnie też chyba to jest cecha taka inwestowania, że tworzymy na koniec dnia wartość, wartość też ekonomiczną dla innych osób, a nawet samo to, że mamy dodruk pieniądza powoduje, że nie może być gra o sumie zerowej. Mamy kolejny telefon. Prosimy. Dzień dobry panom. Halo. Panowie, mamy telefon, czy widz się rozłączył? Tak cicho ten. Nie, telefon. Nie rozłączyłem się. Możemy podgłosić, bo naprawdę nie słychać. No czekamy na. Tak. No, bo jest strasznie, dzień dobry panom. Co któreś słowo musiałem tak. się domyślać. Panowie, chciałbym wyrazić swoją teorię na temat tego, co to jest inwestowanie. Inwestowanie moim zdaniem jest to kupowanie artykułu, który siebie wykreuje nam zysk. Tak jak na przykład artykułem może uważam jest kupienie mieszkania, które następnie wyjdzie, damy, no, wynajmiemy i ten wynajem przyniesie nam ten zysk. Natomiast spekulacja uważam, że pan Rafał nie jest spekulantem, bo pan Rafał handluje rzeczami, które są ogólnie dostępne. To znaczy handluje rzeczy, które są ogólnie dostępne dla wszystkich.
czy to na Forexie, czy na giełdzie, każdy może kupić akcje, każdy może sprzedać, każdy może kupić tam krótkie pozycje, długie i tak dalej. To uważam, że to jest handlowanie. Spekulacja jest to handlowanie artykułem, który nie jest dostępny. Czyli krótko mówiąc, ja na przykład rolnik sprzedając swój artykuł, to my tego artykułu nie jesteśmy w stanie posiadać, bo ten artykuł jest tylko w stanie posiadać rolnik, tak jak zboże, czy na przykład no, jakiś tam żywiec. I on moim zdaniem jest spekulantem, bo ten, on handluje artykułem, który nie jest ogólnie dostępny. I to są moje takie teorie na temat inwestowania, handlowania i spekulacji. Dziękuję bardzo. No to taka... Dziękujemy, odbyło się chyba bez pytania. Definicja trochę z PRL-u, ale też słuszna. Szczególnie, że spekulanci byli operatywnie określani jako osoby, które zgarniają z rynku podaż danego towaru, powodując jego jakby mniejszą dostępność i zwyżkując ceny, dyktując te ceny. I myślę, że z tej perspektywy o tym mówią, ale spekulant pochodzi od słowa spekulos, czyli przewidzieć przyszłość, spekulować. I tyle. Ja myślę, że najlepiej ten temat spekulacja, inwestycja, czy to kradzież w ogóle, tak, bo to tak pan Karol mówił, najlepiej podsumować tak, że ta debata organizowana przez TJS już chyba sprzed kilku lat trwa 4 godziny i to tam trzeba wszystkich odesłać, bo to jest tam naprawdę solidnie wyczerpane. My idźmy dalej i wracamy do tematu Bitcoina. Rafał, co sądzisz o tym wszystkim, co przedtem powiedział Kamil i co sądzisz o Bitcoinie, o rynku kryptowalut? Czy to generalnie taki wykwit hossy, a teraz będzie tylko gorzej? Mam trochę krótkoterminowe podejście do Bitcoina. To jak widać było na wojnie, teraz na tym odbiciu i na spadku wcale nie uważam, że w Bitcoina się inwestuje, ponieważ nadal jakby to też jest wybór. Bliżej mi jest definicji Buffetta, że jest to... Bitcoin ma funkcję transportową, czyli jest takim samym papierem, na którym jest zapisany czek. Pomimo takiego hype'u dookoła niego, jedyną funkcją jest to, że mamy pewność, że w tym rejestrze rozproszonym transakcja jest poprawnie zawarta. W związku z tym ma tą swoją funkcjonalność. Ale też trzeba zwrócić uwagę, że te paradygmaty w ciągu ostatnich kilku lat Bitcoina padały, nie? I wychodząc od definicji spekulacji, definiujemy taki paradygmat i potem zastanawiamy się, czy rynek go wzmocni i rzeczywiście to przejdzie do realnej gospodarki, czy taki paradygmat zostanie obalony. I do tej pory, jak w 2017 roku, też wtedy nawet ciebie, Kamil, poznałem, to był paradygmat, pamiętasz, pełnej adopcji Bitcoina. Nie? Za chwilę będziemy płacić tak jak Visa. Płacić nie? Wszędzie Bitcoin. Tak dokładnie. Jest. Tam wszyscy byli tym zakochani, ale jakby nie przeczę, że był jakiś błąd. No. Każdy chciał do tego Bitcoina się pokroić. No i się okazuje, że nadal Visa ma więcej transakcji, nadal Blik wygrywa, tak? I o wiele wygodniej jest zawrzeć transakcje w ten sposób i nawet taniej. Oczywiście możemy mówić o wyjątku gdzieś tam Salvador, ale to też... No możemy też mówić o Lightning Network, to wtedy mówimy o globalnym systemie płatności tańszym niż Visa i szybszym niż Visa. Nie? Tak, ale jakby nie ma tej adopcji. Być może to być tak jak z e-commerce'em. E-commerce w 1999 roku powstały podstawy pod to, w 2007 roku zaczęło coś się dziać, a w 2015 to już i teraz podczas pandemii e-commerce króluje. Ale więc mój horyzont jest dużo krótszy, więc zacznijmy od tego. No i teraz... Jeden paradygmat trochę dłuższym terminie testuje, czy i bez względu na dodruk, nie, czy Bitcoin jest bankartem niskich stóp procentowych i poprzez tą definicję określam, czy po prostu niskie stopy procentowe i często też ujemne stopy procentowe na rachunkach bankowych, bo jednak trzeba było płacić jeszcze za rachunek, nie spowodowały, że nie opłacało się po prostu na rachunkach, lokatach trzymać pieniędzy i w tym momencie zadziała efekt, że część pieniędzy wpłynęła na rynek spekulacyjny, część nieruchomości, mieliśmy na tym bańkę, część w towary, zresztą nakręcając inflację. I nie wiązałbym tego z dodrukiem, raczej z niskimi stopami procentowymi. I teraz pierwszy raz Bitcoin od początku swojego powstania, bo nie miał takiej okazji, myślę, że w takiej skali przetestuje wysoką inflację i wysokie stopy procentowe i będzie musiał o drogi kapitał konkurować z innymi. Też jednym z paradygmatów miało być cyfrowe złoto i no złoto chyba się zachowuje trochę lepiej od Bitcoina, tak mi się wydaje i to nie ma... Ale mają tylko odjazdy od swojej tam korelacji, więc to nie jest tak do końca, że się zachowuje lepiej. Tymczasowo one są trochę się kanibalizują wzajemnie, tak naprawdę. Więc... Jak zauważymy, że zmniejsza się liczba
liczba znanych pozycji w ETF-ach na złoto, to rośnie Bitcoin. Jak rośnie z kolei liczba pozycji zrobionych na złoto za pomocą ETF-ów, jest taki wskaźnik na Bloombergu, można to fajnie sobie zobaczyć. Czyli jeżeli płynie kapitał do złota, spada Bitcoin. Jeżeli Bitcoin rośnie, to często ten kapitał od złota odpływa. Czyli trochę jest takie przejęcie funkcjonalności. Ja teraz Bitcoina mam na wzrosty, Ethereum też od 950. Myślę, że do września powinien rynek złapać za zadyszkę złapał, a teraz trochę powietrza, bo spadki nie odbywają się w takim trybie. Tak jak nawet w 2018 trochę roku odbili i myślę, że nadal będzie, jakby w tej całej teorii, że będzie niżej, nie? Ale nie wiem, co będzie się działo we wrześniu, październiku. Może się stać tak, że napięcie pomiędzy Chinami a USA się wzmocni. Nie wiem, Chiny może dopuszczą znowu krypto, żeby ominąć jakoś sankcje, jeśli takie będą, tak jak Rosja to zrobiła. Bardzo dużo, wiele rzeczy może się wydarzyć obecnie. Ta wojna na Ukrainie też temu nie sprzyja, więc ja takiego długiego horyzontu nie mam, zresztą nigdy też na krypto nie miało. Ale co do samej technologii, to wierzę, że NFT-ki będą bardzo użytkowe w dziedzinie mody albo jakichś dostępów. Community tokeny że w formie NFT. DeFi wygrywa zdecydowanie. Przepraszam, nie wyłączyłem telefonu. Że DeFi zdecydowanie wygrywa w użyteczności. I tak jak w 99 roku Amazon osiągnął $100, potem bez zysku, bo nie miał zysku do 2001 roku, spadł na 5. Potem po 10 latach wrócił na $100, mając 10, tam 11 razy większe zyski i przychody jednocześnie. Nie? Więc myślę, że ta adopcja to będzie dopiero za 10-15 lat, jak obecni nastolatkowie będą konsumentami już takimi świadomymi i 30 lat. Ale też nie kolejna sprawa, nie obstawiam, że Bitcoin ma największą użyteczność, ale uważam, że to pójdzie w kierunku stablecoinów i banki, nie tyle banki centralne, co banki inwestycyjne już to zauważyły, dlatego jest taka afera wokół Coinbase'a, dlatego tyle się mówi o UST razem z Luną, które zresztą już zostało odpalone, i tak samo o Tetherze. I myślę, że tutaj wojna nastąpi we wrześniu pomiędzy Tetherem a USDC, bo przy rosnących stopach procentowych podstawowym biznesem, który wyczuł Blackstone i BlackRock, którego nie było w poprzedniej fazie, gdzie kapitalizacja Tethera ile ma 2 miliardy chyba tylko, no to nie były na nie duże pieniądze, a teraz przy 50 miliardach na średnio każdym stablecoinie, to przy rosnących... Tether ma więcej niż USDC. No 60-70, nie? A byłem na wakacjach, nie patrzyłem, jak to się obecnie wygląda, ale chyba tak, no to kupon wynikający ze 100% 2-3% to już jest ładna kupka pieniędzy, a jeśli rzeczywiście krypto się upowszechni, to tych stablecoinów będzie na poziomie 500 miliardów dolarów i tu o wiele większą nadzieję niż Bitcoin upatruję we wszystkich warstwach aplikacyjnych, czyli warstwa aplikacji jak Ether ze smart kontraktami, Solana i Cardano i wszystkie inne, które coś tam wymyślą i warstwa wartości przenoszenia, która będzie przenosiła się na stablecoiny, tak żeby rządy mogły to kontrolować. I kolejna sprawa, tak jak ucząc się na doświadczeniu związanym z internetem, czyli wolnymi forami, ILC-em, Usenetami, wolną dyskusją, wszyscy myśleli, że to będzie jakiś raj, a się okazuje, że i tak powstała korpo cenzura i myślę, że to zachwycenie świata krypto i tak przejdzie taki świat realny, ale ten świat realny i tak będzie kontrolowany przez banki centralne i zmierza to do powstania, można powiedzieć, wirtualnego cyfrowego dolara, który rzeczywiście już istnieje, bo większość kryptowalut jest rozliczana przede wszystkim do dolara i myślę, że Ameryka może za 50 lat będzie bronić tego bardziej niż petrodolara, który odchodzi w związku z elektromobilnością już tam gdzieś może w przeszłość. Nie? Więc jakby to jest moja koncepcja, duża koncepcja, to się w najbliższym czasie może dziać i pod tą koncepcję gram i też pod to, że ten cyfrowy dolar pozwoli Ameryce, tak jak w latach 90. pozwolił uciec im Japonii, tak krypto pozwoli Ameryce uciec Chinom, wznosząc konkurencyjność pomiędzy tymi gospodarkami na inny poziom, którego Chiny nie ogarniają, bądź z racji na swoje ograniczenia społeczne, czyli
mocno schowaną bankowość, jena, który nie jest walutą rezerwową, oni nie są w stanie wejść na ten poziom. Ameryka już to zrobiła kilka razy, Japonia miała ich pokonać w latach 90., ale Amerykanie stworzyli internet i biznes w internecie i tak samo myślę, że może się odbyć tutaj. I szczególnie radzę obserwować ruchy BlackRocka, Blackstone'a wokół Coinbase'a i co się dzieje tam w USDC. I liczę na to, że wrzesień, październik może być bardzo gorący w stosunku do ataku na Tethera. I to jest na najbliższy czas moje rozgrywki. Po takie scenariusze będę ustawiał wszystkie swoje gdzieś tam pozycje. To odniosę się do tego. Po części się zgadzam, po części nie. Na pewno stablecoiny są budulcem dzisiejszego systemu finansowego nowego i dotykające jednocześnie krypto, jednocześnie dotykający temat kryptowalut, czy kryptowalut i systemów fiatowych, a także istoty dolara. Zgadzam się z tym, zresztą sam to mówię od dawna, że kończy się paradygmat petrodolara, co jest właśnie z Rosją, zieloną energią, pomimo inflacji, pomimo problemów z energetyką, Biden stanowczo cały czas blokuje wszystkie formy, które mogły doprowadzić do tańszej ropy. To były świadome działania polityczne, oczywiście zasłaniając się nowym zielonym ładem i tak dalej, prawda? Więc chodzi o to, że mamy taką no, ideologię globalistów walki z ropą, czy walki w ogóle z węglowodorami i ma dojść do sytuacji, gdzie przepinamy się na energetykę bardziej odnawialną, ewentualnie na energię atomową, zresztą to się z ciekawą tezą inwestycyjną, ale to może w innym temacie i później do tego ewentualnie dojdziemy, jak będzie na to czas. Więc zdecydowanie traci dolar bazę na petrodolarze, co zresztą widać, że Rosja przepina się na bitcoiny, Rosja przepina się na ruble, Rosja dogaduje się z Iranem, Irakiem, żeby robić transakcje, jeszcze tam Turcja zaczyna troszkę się z nimi też organizować i zaczynają budować nową walutę opartą na złocie, więc mamy tam znowu paradygmat złota i akceptacji też bitcoina w rozliczeniach związanych z ropą, ewentualnie rubel albo ta wspólna nowa jakaś tam waluta, którą będą budować. Więc cały czas mamy taką sytuację, że potrzebujemy nowej bazy do tego, na czym ma być oparty dolar. A dolar ma być silny, dolar ma być narzędziem prowadzenia dalej imperialistycznej takiej polityki czy kontroli tego, co się dzieje na świecie i do tego jest konieczna nowa podstawa do dolara i to się nazywa kryptodolar. Jakikolwiek raport byśmy nie dotknęli, który dotyka kryptowalut na Bloombergu na przykład, czy jakiś Bloomberg Intelligence, czy tego typu rzeczy, które wchodzą bardzo głęboko w ten temat, to zawsze istnieją trzy kategorie kryptowalut. Kryptodolar jako najważniejszy jest właśnie stablecoiny, które będą budować nową wartość dolara, potem się pojawia Bitcoin, potem się pojawia Ethereum, potem długo, długo nic. I oczywiście później możemy dojść do Solany, możemy dojść do różnych innych tego typu protokołów, ale tak naprawdę istnieją trzy wielkie grupy, trzy wielkie frakcje w branży krypto i stablecoiny to jest właśnie jedno z tych miejsc, gdzie budowana jest wartość dolara, ale nie zgodzę się, że to przejmie cały rynek krypto, ponieważ żeby budować wartość stablecoinów, żeby budować wartość tego dolara w społecznej takiej świadomości, żeby potem przepchać CBDC, gdzie jest w tej chwili ponad 97 aktywnych projektów CBDC realizowanych przez banki centralne poszczególnych krajów albo nawet takie stowarzyszenia. Już w tej chwili też znalazłem newsa, że bank, który zrzesza kilka środkowoafrykańskich krajów, nawołuje do stworzenia wspólnej waluty CBDC, czyli już trochę takie przypominające projekty takiego właśnie euro, tylko w Afryce, opartego właśnie na CBDC, pokazuje, że żeby to wszystko przepchać de facto, żeby ludzie w to uwierzyli, że w te krypto stablecoiny, czy w te CBDC, czyli tak naprawdę nic nie mające wspólnego z kryptowalutami, pieniądze elektroniczne, bo walka się toczy też o gotówkę tutaj, żeby jej nie było, to oni potrzebują budować wartość Bitcoina, Ethereum. Ja mówię, że całego szerokiego rynku krypto, bo to jest, nie da się tego do końca kontrolować, a tutaj budując Bitcoina, budując Ethereum, mają zawsze smart, mają kontrakty futures, mają opcje, mają rynek CME, zawsze mogą w pewien sposób wpływać na ceny, nawet nią manipulować, więc tak naprawdę oni potrzebują, żeby w świadomości osób zbudowano tego Bitcoina, czy zbudowano te Ethereum, już sam
samo Ethereum się zgadzamy, tak, bo jest też użyteczność ekonomiczna, ale ja myślę, że wiele instytucji będzie używać Bitcoina do tego, żeby budować swoje rezerwy. Nawet Bank for International Settlement, czyli Bank Rozrachunków Międzynarodowych, stworzył już dawno politykę, w jaki sposób banki mają rozliczać depozyty zabezpieczające, wyliczać sumy, współczynniki wypłacalności właśnie przy użyciu, znaczy przy przechowywaniu kryptowalut czy Bitcoina. Tak? Są konkretne miary ryzyk i na podstawie tego odpowiednią kwotę musi zabezpieczyć bank komercyjny w banku centralnym, więc to jest z nami, to z nami zostanie, to jest przez cały globalny świat uznane aktywo, więc tak, stablecoiny absolutnie są w tej chwili najważniejszą rzeczą, którą będą Amerykanie promować, a także ogólnie centralne pewne rozporządzenia czy podejście, które wychodzi z Bazylei, ale zdecydowanie, żeby to się udało, potrzebują Bitcoina i Ethereum. Dobra, to zróbmy jakiś zakład o przyszłości. O. To może zakład za chwilę, panowie, wchodzę w słowo, do tego nie wrócimy. Nie oceny, tylko o co się stanie. No. Wracając do sedna pytania, to tutaj chyba obydwaj zgadzacie się, że generalnie kryptowaluty czeka dobra przyszłość, to będzie się rozwijało, są pewne nieścisłości, jak widzicie to w przyszłości, ale do tego może jeszcze za chwilę wrócimy. Tymczasem wiem, że mamy... Ale z zastrzeżeniem do altów. Ja bym też zastrzegł, że uważam, że może dojść do takiego przesilenia totalnego, w którym Fed, instytucje w Stanach Zjednoczonych i fundusze wkroczą na białym koniu i myślę, że będzie to sprowokowane na zasadzie niewypłacalności Tethera, w związku z tym jakieś duże zawirowanie na Bitcoinie i wtedy na białym koniu, tak jak podczas kryzysów wchodzi Fed, instytucje amerykańskie, ratują to na swój sposób, przejmując kontrolę, bo tak historycznie się to działo i nagle wszyscy wciągnięci w tą grę na krypto będą czuli ulgę, że ktoś w końcu to uporządkował, ale tak naprawdę to będzie zniewolenie. Dobra, mamy widza na linii, także prosimy o kolejne pytanie telefoniczne. Dobry wieczór panom. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja bym powiedział przede wszystkim, że jestem fanem obydwu panów i obydwu uwielbiam za to, co robią. Ale a propos szkoleń Kamila, chciałem powiedzieć, że pierwszy raz zainwestowałem w krypto w 2017 roku i straciłem 95% mojej inwestycji. Od czasu, kiedy jestem z Kamilem, zrozumiałem rynek, zrozumiałem case Bitcoina, case złota i case srebra. Czuję się bardzo komfortowo w tym rynku teraz. Naprawdę inwestuję. Jestem dalej z Kamilem, ale w każdej chwili, gdybym przestał z nim być, wiedzę, którą od niego dostałem, naprawdę jest wystarczył na kolejne lata i czuję się bardzo dobrze w tym rynku. Także te szkolenie, które daje nam Kamil, to jest wiedza niedostąpiona. To jest moje zdanie oczywiście. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za ten głos. Czy jest pytanie? No nie, jeszcze jedna rzecz. Pierwszy raz poznałem Kamila w 2020 roku. Chciałem zainwestować w jego pomysł. Ja mieszkam w Chicago, byliśmy wtedy na telefonie i powiedziałem mu, że chcę w niego zainwestować. On mi powiedział, słuchaj, ciebie nie stać na to. Startupy nie powinny się inwestować więcej niż 5% twoich pieniędzy. Wtedy sobie pomyślałem, come on, czy ten koleś jest szalony, czy jest aż tak uczciwy? On nie chce moich pieniędzy. Później okazało się, że jest mega uczciwym człowiekiem i naprawdę nie spotkałem kogoś takiego w biznesie i chciałem mu za wszystko podziękować, co ty się dla niej zrobił. Okej, to myślę, że Kamilowi najlepiej będzie podziękować, wysyłając mu prywatną wiadomość, to sobie panowie dłużej porozmawiają. Jeżeli nie ma pytania, to przechodzimy dalej. To tylko tyle. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję za ten głos, dziękuję za miłe słowa. Dziękujemy. Na czacie też mamy tutaj panowie sieczkę i cały czas wraca to, że no jednak ludzie parę miesięcy czekali na nawalankę i teraz mam tutaj taki dwugłos. Jedni mówią, że tylko merytoryczne tematy, zero szkoleń, a drudzy na odwrót, ciągle te szkolenia. Dawaj jakoś nawalankę, co tam, o co możemy się... No ustaliliśmy, że przy szkoleniach stawiamy kropkę. To może merytorycznie, bo nawalankę o jakimś rynku. Myślę, że osoby, które nie mają argumentów, mogą się nawalić, tak jak ja na przykład z grafem, tak? Ale tutaj myślę, że możemy normalnie porozmawiać kulturalnie na temat wiele tematów. Dlatego zaproponowałem ten zakład do przyszłości, bo też nie wiem, jakby co się może wydarzyć. Zobaczymy. Rynek rozstrzygnie. Nie? Ja uważam, że stablecoiny dotrą do jakiejś, znaczy inaczej, przekroczą w kapitalizacji Bitcoina, że Bitcoin gdzieś tam spadnie na któreś miejsce i niekoniecznie będzie numerem jeden. Nie? Więc jakby takie pytanie, jakby stablecoiny miały mieć wartość powiedzmy 500 miliardów dolarów, tyle musiałby mieć Bitcoin. Bo w tej chwili ma ile? 600, 700? Chyba tak, nie? Coś takiego.
przy tej wycenie, nie? Bo to jest jakby wspólna baza, nie? I wiemy, że stablecoiny będą rosły, tylko ja uważam, że Bitcoin nie urośnie w tym samym czasie, a cyfrowy dolar będzie oparty na stablecoinach i jakiejś tam gospodarce wokół tego, bo one w sumie spełniają tą funkcję i są powiązane z dolarem, to uważam, że Bitcoin pójdzie znacznie wyżej w tym samym środowisku, nie? Mhm. No, nie? Tak, ale jednocześnie uważam, że też będą rosły stablecoiny, więc powiem szczerze, znaczy w kapitalizacji, nie? Powiem szczerze, bardzo, bardzo trudne pytanie, nigdy nie analizowałem tego w taki sposób. Bo założę, że mamy dwa scenariusze oddzielne. Ja mam taki, żeby jakby dojść do sedna, ja mam taki scenariusz, oczywiście rynek rozstrzygnie, ja też nie uważam, że mogę mieć rację, może być to, jak ty mówisz. Ja uważam, że właśnie będzie zamach na Bitcoina poprzez gdzieś tam Tethera, uważam, że Tether jest do odstrzelenia, chyba że jakieś tam prawdopodobieństwo jest na to, że się dogadają, ale wątpię. I w związku z tym kapitalizacja stablecoinu będzie większa niż kapitalizacja Bitcoina samego w sobie, ale nie całego rynku krypto, nie, że pojawi się sporo innych kryptowalut, nie. To jest taka moja teza i zobaczymy, czy będę miał rację. Ja się myliłem też co do wielu rzeczy w Bitcoinie. Tak, kiedyś też mówię, że do 1000 spadnie. Taki zakład miałem w 2017 roku. Nie? A to kiedy on był w ogóle? Założyłem się w sierpniu 2017 roku, wtedy co rozgrywałem też publicznie. Też pamiętam, że gadaliśmy o tym temat, bo na tamtej poście... Też miałeś shorty wtedy pod koniec. No i pod ten zakład też rozegrałem shorty z 20 tysięcy na dół. Nie? Oczywiście w takim długim terminie, to jakbyśmy się założyli, czy PiS będzie rządził przez najbliższe 10 lat. Nie? Ja wątpię, że w ogóle jesteśmy w stanie podjąć się takiego wysiłku. Różne rzeczy mogą się wydarzyć, nie? Ukrainę mogą zająć, nie wiem, może Ukraina zajmie Rosję. Wiele rzeczy może się wydarzyć, taka futurologia. Ja powtarzam honorowo ten zakład, bo go przegrałem. A do kiedy to było? 5 lat, nie? No. Od 17? No takiego przekonania, tak, do 17. Bo wtedy uważałem, że ma wartość tylko spekulacyjną, nie? W międzyczasie zmieniłem zdanie co do tego, że już z nami zostanie, nie? No, jest jeszcze taka teoria, że tu 20 lat mamy różnego rodzaju ten boom technologiczny pokoleniowy i nawet jeśli nie ma nowej technologii, to młodzież sobie coś znajdzie. Nie, bo taka teza, że może sobie myśli Bitcoina i stwierdzi, że nic nie ma dookoła, więc... Akurat tu technologia jest, która bardzo dużo zmienia. Jest, ale adopcja jest na razie taka, na rzeczywistość nikła, nie? No wiesz, my dochodzimy do 10% światowej globalnej adopcji pod koniec tego roku, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, przynajmniej takie były, może inaczej. Te przekonania o tym, że to dojdzie pod koniec tego roku, były gdzieś tam formułowane pod koniec 2021, więc teraz trochę się może to rozmyć. Ale jak jest? Że 10% będziemy mieli już adopcji, a jeżeli kojarzysz... Jak adopcja jest mierzona właśnie? Przez ilość ludzi, którzy korzysta, która posiada jakikolwiek sposób wallet krypto, tak? Niekoniecznie wallet w postaci on-chain, tylko że posiada gdzieś konto na giełdzie, w jakimś portalach, różnych walletach takich... Gdzie... To jest przez KYC mierzone, czy przez maile? Przez... Konta. Wydaje mi się, że przez KYC, ale nie znam dokładnych danych, w jaki sposób to było robione. 2000 rok? I Onet, wycena Onetu, i to jest jakby jeden z syndromów szczytu bańki spekulacyjnej, w momencie, kiedy nie wyceniasz czegoś po pieniądzach, tylko wyceniasz po na przykład benchmarku. I tam był benchmark, że skoro chyba Ameryka Online ma tyle i tyle użytkowników e-maili, i związku, albo Yahoo, i w związku z tym tyle i tyle maili przekłada się na taką kapitalizację, to podzielić przez kapitalizację, będzie wynikało, że każdy użytkownik Onetu e-mail był wart, nie wiem, 100-200 zł. Tak, Rafał, tylko tu nie ma wyceny, tylko mówimy o adopcji. Więc tutaj nie ma mowy o w ogóle budowaniu jakichś wycen za pomocą tego, tylko mówimy o krzywej S-adopcji, która przedstawia się w taki sposób, że przy każdej technologii można to zastosować, że okres adopcji od zera do 10% użytkowników globalnej populacji, czy tam lokalnej populacji, bo to można odnieść też na poziom krajowy, zajmuje okres X czasu. I potem drugie X czasu zajmuje adopcja od 10 do 90%. Dlatego też, bo wcześniej też coś takiego mówiłeś, że uważasz, że to się będzie dużo wolniej rozwijać. Ja właśnie uważam, że w momencie, kiedy tylko musimy przejść te 10%, ten próg, to my wchodzimy właśnie w dużo większe tempo, zmienia się stopień przyrostu użytkowników. Zresztą na danych on-chain też to już obserwujemy w przypadku nawet Bitcoina czy Ethereum, ale mówię, dane on-chain to też nie wszystko w tym wypadku, bo jest dużo walletów, które są poza on-chainowym. Ja to mogę porównać tylko do bańki internetowej, że tam pomimo tego, że wiedzieliśmy, że to zmieni świat,
nikt nie był w stanie przewidzieć, jak na przykład e-commerce się rozwinie dokładnie, w którym momencie. Timing na pewno był za wczesny. I no dopiero 2003-2004, kiedy Google wprowadził AdSense i AdWordsy, powodowały, że można było mierzyć konwersję z reklam na biznes. Nie? Wcześniej tu była jakaś wolna amerykanka, jakieś agencje, które sprzedawały reklamy i tego jeszcze tutaj brakuje. Nie ma jakiejś takiej konwersji ze smart kontraktów na biznes. Są próby, różne pomysły i to fajnie działa na papierze, nie? Ale jeszcze nie ma tej adopcji. Myślę, że jak stawiam też taką tezę, że bo to też na podstawie historii, że tu nie chodzi o to, że ludzie będą to adaptować. Nawet stawiam taką śmiałą tezę, że ludzie nie zaadaptują tego. To po prostu młodzież dojrzewając wymieni pokoleniowo w statystykach te grupy społeczne, które będą zarabiały pieniądze, 30-latków, 40-latków, tak jak teraz ja mam 44 lata, a korzystam z internetu od dzieciństwa, mój ojciec i moja rodzina, taka starsza babcia, nigdy nie zaadoptowały tej technologii, nie? Po prostu można powiedzieć bez tego żyją i sobie bardzo dobrze radzą. I tutaj też się, myślę, że taki sam efekt wystąpi, że teraz obecni 20-latkowie będą 40-latkami, dla nich blockchain, krypto to będzie czymś naturalnym. Nie? Wejdę już w słowo, bo też się chcę odnieść. Tutaj Rafał, nie do końca się zgadzam, że adopcja będzie wolniejsza albo wymagająca pokolenia, bo zakładając, że osoby mają już dostęp do narzędzi typu Web 2.0, smartfonów, czegokolwiek, jakiegoś nawet banku, który dysponuje kartą, to przy dzisiejszej technologii jesteśmy trochę w innym otoczeniu niż wtedy. Co innego jest przejścia z papierowego czeku, czy wychodzenia do banku, żeby wykonać przelew, albo do banku spółdzielczego, czy na pocztę, żeby pani przybyła pieczątkę, żeby zapłacić za media. To jest zupełnie inny przeskok stąd do bankowości elektronicznej, a zupełnie inny przeskok jest, żeby przejść na krypto, i tu mówię zarówno o stablecoinach, jak i Bitcoin, Ethereum, ponieważ instytucje finansowe będą zapewniać dostęp do tego typu rozwiązań i też to widać już w bankach, że są banki, które się zaczynają w tym nie tylko specjalizować, ale znam też globalne banki, które po prostu wdrażają tego typu rozwiązania do private bankingu, albo zaraz Państwo się o tym dowiedzą, bo są pewne rzeczy jeszcze niekoniecznie publiczne. Więc... Ja na szczycie słyszałem o tym właśnie. Przyszedł do mnie znajomy, się tak zajarał tym, że Goldman się zainteresował GP, to było 65 tysięcy na Bitcoinie i już była kaplica. Nie? Ale Goldman od lat jest, wiesz, ma trading deski i tak dalej. To nie jest tak, że się zainteresowali. Oni są. Tam są budowane rozwiązania, wiesz, amerykańskie banki się specjalizują w tym, żeby właśnie krypto przechodziło przez nich, więc tam stopień adopcji jest bardzo duży. Dane też, które mówią o wynikach banków w Stanach Zjednoczonych, pokazują, że banki, które mają zaadoptowane technologie Bitcoina, Ethereum, czy w ogóle kryptowalut, obsługują tego typu rzeczy, ich wyniki finansowe są 3-4 razy wyższe niż banków takich standardowych, które na przykład bardzo delikatnie podchodzą do tej technologii. Stany Zjednoczone mają być taką, może nie mekką, ale takim epicentrum rozliczeń, przynajmniej settlementów przy użyciu kryptowalut, chociażby ze względu na ten case stablecoinów, o których mówisz, budowania dolara. I na to stawiam. Jakby na to stawiam pieniądze, że jednak Amerykanie uciekną technologicznie od reszty świata i to będzie się nawet w finansach bardziej liczyło pod względem pewności i demokratyzacji tych finansów, bo uważam, że autorytarne rządy takie jak Rosja i Chiny nie są w stanie wytworzyć waluty zaufania, a tylko gdzieś tam Stany. No nie ma innej odpowiedzi na to, tak mi się wydaje. No, ja nie będę wierzył cyfrowemu juanowi, który będzie sterowany przez chińską partię komunistyczną. Tu musiałbym być szalony, nie? Panowie, tak. pytanie z czatu. W jakiej fazie rynku krypto w tym momencie jesteśmy? Hossa czy Bessa? Tak jak w tej piosence, tak? Dokładnie tak. To może ja odpowiem, tak? Bo tutaj ja też pewnie... zaraz też odpowiem, zaraz ty pierwszy. Więc tu pozwolę sobie ja pierwszy odpowiedzieć. Moim zdaniem nie zakończyliśmy cyklu, czyli moja teza jest totalnie kontrowersyjna, że ja mówię, że cały czas jesteśmy w hoście, czyli jesteśmy cały czas w tym rynku, który zaczął się w 2018 roku, żeby to była jasność. I to nie chodzi o to, że bo rośnie, a spadło, prawda?
tylko chodzi o to, że my tak naprawdę rośniemy od końcówki roku 2000, właściwie od 14 grudnia 2018. I dlaczego uważam, że to nie jest koniec tego cyklu? Dlatego, że wiele danych, zarówno on-chainowych, czy nawet te moje wskaźniki, którymi się posługuję, czy wycenianie Bitcoina w innych aktywach, czy też korelacja z samym Nasdaqiem, czy też porównanie wyceny nawet Bitcoina w Nasdaqu i analizy jego, ich zmienności wzajemnych, bo dużo takich też analiz takich fundamentalnych prowadzę, pokazuje, że bardzo mocna sytuacja tego spadku przypomina rok 2020, mówię o marcu, który jest związany właśnie, był związany z COVID-em. Wtedy mieliśmy takie szczyty w 2019 roku lokalne, po czym był duży zjazd do poziomów prawie takich jak w 2018 roku, nie do końca aż tak nisko nie spadło i potem było kontynuowanie bardzo dużych wzrostów, oczywiście wtedy się zaczął dodruk i tutaj też się oczywiście spodziewam dużego dodruku w sytuacji, kiedy zacznie się kończyć kapitał, zacznie się kończyć, po prostu będą konieczna płynność na rolowanie długu, który jest w wysokości około 60 bilionów dolarów amerykańskich, musi być rolowany rok do roku, czyli aż tyle pieniędzy potrzeba, żeby utrzymać pozycję z poprzedniego zadłużenia. Także tutaj rosnące stopy procentowe nie pomagają. De facto, kiedy stopy rosną, potrzebujemy jeszcze więcej płynności, bo te odsetki są dużo, dużo wyższe. I dlatego teraz mamy to wycofanie płynności z rynków, dlatego mieliśmy takie duże spadki w różnych miejscach, ale to jest... Brakuje tylko takiego punktu zapalnego, na przykład spadające dane o inflacji albo kolejna pandemia, lockdowny albo po prostu początki wysypywania się tych firm zombie w Stanach Zjednoczonych i wtedy ta płynność będzie musiała być dostarczona do rynku. Tak naprawdę podnoszenie stóp procentowych jakby w takim krótkim terminie oczywiście zabiera płynność, szczególnie jak jest jeszcze połączone z tightening'iem, tak, czyli redukowaniem sumy bilansowej, ale w momencie, kiedy właśnie przegną i popsuliśmy gospodarkę, zacznie się dodruk na bardzo poważną skalę. Także to jest pierwsza rzecz, która wywoła właśnie tego typu ruch wzrostowy. Także jeżeli utrzymamy też ten dołek Bitcoina w okolicy, który mieliśmy 18 czerwca 2022, czyli nie przebijemy tego poziomu, jeżeli nie mówię, że tak na pewno będzie, ale zakładając, że to utrzymamy, to też zbudowaliśmy tam takie piękną sytuację powtórki z 2020 roku. Na danych i on-chain i właśnie porównanie danych fundamentalnych za pomocą na przykład terminalu Bloomberg, mam bardzo dużo do tego analiz, które robię, pokazuje, że mamy powtórkę z 2020, warunek utrzymujemy ten 17600, 17 tysięcy ten poziom generalnie na Bitcoin. Czyli wracając do sedna pytania, cały czas twierdzisz, że jesteśmy w tym samym cyklu, czyli jakby w hoście, bo kiedy zbudujemy przegrzanie, bo właśnie jeszcze kolejna rzecz, nie zbudowaliśmy przegrzania, nawet wzrosty, które były pod koniec 2021 roku, czyli te związane z w momencie, kiedy odpalono BITO, ten fundusz futures ETF, który jest notowany na amerykańskiej giełdzie, na który wszyscy czekali, a czy czekaliśmy bardziej na fundusz spot, ale pozwolił Wall Street zrobić taki pewien ruch, o którym może, jeżeli będzie przestrzeń, to później opowiem, w jaki sposób wykorzystano te longi na futuresach do zrobienia tak naprawdę shortowania rynku. I to nowe ATH, które wyrysowano w listopadzie, było totalnie sztuczne i obserwując pod każdym kątem, zarówno wyceniając Bitcoina w sumie bilansowej Fedu, zarówno wyceniając Bitcoina za pomocą danych on-chain i porównując do wielu innych aktywów, tak de facto Bitcoin był tańszy w listopadzie 2021 niż w kwietniu 2021. Oczywiście nie w wartościach dolarowych, ale w relatywnych wartościach do innych aktywów. Rafał? Czy będzie dobrze, tak? Że będzie dobrze, tak. Ale że w gospodarce też na świecie? Nie, w gospodarce nie będzie dobrze. Nie, bo wszyscy straszą. Właśnie myślałem sobie, pierwsza osoba, która szkoli, która nie straszy ludzi pandemicznym stolikiem, albo że wszystko się wywali, że będziemy żyli w ziemiankach. Rafa, nie porównaj do Grafa, bo wie, że... Wiem. Ale to też pokazuje jakby różnicę w tym światopoglądzie, nie? Ja na przykład mi to bardzo wkurza, jak tak ludzie myślą pesymistycznie, że zaraz świat się zawali. O Peter Schiff, na przykład ja go doceniam za ten zakład, który miał za jednego dolara w 2007-2008 roku i wygrał, ale od tego czasu, jak zdarta płyta, mówi, że niczego nie będzie, tylko złoto, nie? Przegapiając Bitcoina
jego syn tego nie, w opozycji do ojca zaczął go kupować, nie? Ale ja myślę, że mamy Bessę jakby, tylko że mniejszym, krótszym interwale zagrywam i uważam, że można dłużej potrwać i teraz łapiemy sobie jakieś powietrze i we wrześniu będę rozgrywał właśnie Tethera i USDC, nie? W związku z tym jest tam taki efekt, gdzie Tether i USDC ma kapitalizację około 100 miliardów dolarów. Bitcoin, ponad. Tak, Bitcoin 700 czy 800, razem z innymi tym top 10 krypto, może nawet więcej. Nie, to jest top 10, co więcej. No, ale chodzi o to, że jest efekt wąskich drzwi, nie? Mhm. Czyli jeśli generalizujemy oczywiście, bo takich dokładnych danych to teraz nie przytoczę, przechodzimy przez wąskie drzwi stablecoinów do fiatów, no to mamy razy 10, może nawet razy 20 więcej kapitalizacji niż może przejść przez stablecoin. Oczywiście pomijając bezpośrednią wymianę na fiaty, nie? I tutaj to jest takie duże ryzyko, które mówi o skali zlewarowania tego rynku, nie? Oczywiście jest to ubogi wskaźnik, na pewno, nie? I w związku z tym moją rozgrywką jakby tylko i wyłącznie myślenie pod to nakierowuję i jeśli nawet krypto złapie teraz jakieś powietrze, może nie wiem, do 2000 na Ethereum, do 35-30 tysięcy na Bitcoina, to będę starał się to mimo wszystko shortić, wynikając z założenia, że Bessa zaczęła się w listopadzie i zaczęła się dokładnie, kiedy stopy procentowe zaczynały być podnoszone. Zgodzę się z tym, że będzie potem powrót do jakiegoś luzowania, i wcale katastrofy nie będzie, uważam, żadnej katastrofy nie będzie, nie na tym opiera się gospodarka. Uważam, że jest to taki system zniewolenia, można powiedzieć, tylko taki socjotechniczny i nowoczesny, bankowo-konsumpcyjno-kredytowy. I że nam... A co rozumiesz przez katastrofę? Bo może tutaj powinniśmy to zdefiniować. Co nie, to znaczy katastrofa? Są osoby na scenie, znasz je też pewnie, które z ekranu YouTube'a straszą ludzi, że będzie katastrofa. I znają tylko odpowiedź na to, jak się przed nią ustrzec. Z mojej perspektywy to steruję łajbą, która w zależności od stóp procentowych bądź sytuacji rynkowej na świecie ustawia tylko inaczej żagiel, nie? Uważam, że nie ma sensu obstawiać totalnej katastrofy, bo jak totalna katastrofa przyjdzie, to już nie będzie miało znaczenia, czy masz to w bitcoinie, złocie, czy czymkolwiek. Może jedynie, czy jak finansowy prepper skatalogowałeś sobie w piwnicy trochę puszek, nie? Ale pewnie tak ktoś ci je zabierze, nie? Jak będzie miał broń. Jakby wychodząc z takiego zakładu, po prostu uważam, że nie ma sensu, a i tak rządzący i kapitalizm jest tak uwarunkowany, żeby nas tej niewoli trzymać. I my jakby wartościujemy pieniądze, a dla mnie te pieniądze są tylko narzędziem zniewolenia, czyli kręcenia tego kółka, w którym my jako chomiki się poruszamy, nie? I im bardziej zrozumiesz system i się z niego wyłamiesz, tym bardziej i finansowo wolny będziesz i nie będą cię przejmowały tego typu ruchy, tylko tą łajbą, którą sterujesz, sobie ustawisz raz tak żagiel, bo wiatr się trochę zmienił, nie? No, poza oczywiście takimi rzeczami i sytuacjami jak wojna, no bo mieliśmy przykłady z II wojny światowej, jak ktoś nie zwinął majątku z Polski albo z Europy, na przykład był taki przedsiębiorca Bata, który multimilioner w tamtych czasów, no to jego majątek się nie ostał, nie? I tu jest jedynie, myślę, że ryzyko. Ale myślę, że nadal będziemy płodzić dzieci, nadal będziemy chodzić do kina, zmieniać nasze preferencje. Świat się nie skończy. Rafał, to na pewno świat się nie skończy. Uciekliście panowie trochę od tego, czy mamy Hossę, czy Bessę. Ja uważam, że Bessę mamy i wynikającą ze stóp procentowych, z konkurencji o pieniądz w stosunku do Bitcoina i innych aktywów jak obligacje. I myślę, że ta sytuacja, mogę zmienić zdanie we wrześniu, w październiku, gdy będę rozgrywał stablecoiny. Tak myślę, chyba że we wrześniu nie nastąpi jakaś eskalacja na linii nadzór w Stanach kontra Tether, sprawdzam. To jeszcze odniosę, bo jeżeli chodzi o wyssanie płynności, które zastosował Fed i właśnie, że jest ta konkurencja o pieniądz, to rzeczywiście ona spowodowała korektę, tutaj jest bezsprzeczne to. To nie podlega dyskusji, tak naprawdę to jest główna przyczyna tego, bo właśnie o to chodzi, że to jest egzogenny czynnik, jeżeli chodzi o stopy zwrotu na Bitcoinie, bo dla mnie
to, co będzie prawdziwą Bessą i ona się pojawi, jak zrobimy przewartościowanie rynku i nawet wtedy będzie bardzo dobrze w gospodarce albo będziemy jeszcze w końcówce jakiegoś kryzysu, o tej katastrofie jeszcze się na chwilę odniosę za chwilę, to nie jest tak, że ten Bitcoin będzie tylko rósł. Właśnie o to chodzi, że dojdą czynniki, które są wewnętrzne dla Bitcoina, wewnętrzne są dla krypto i one doprowadzą do sytuacji, że naprawdę przyjdzie Bessa. I wtedy będzie płacz i zgrzytanie zębów, jeżeli chodzi o posiadanie pozycji na longa i wtedy będą się świetne okazje. Bessa dla ciebie, znaczy ile spadnie? 10 tysięcy, 5 tysięcy? Właśnie Kamil, bo tutaj widzowie bardzo często dopytują na czacie, co musi się konkretnie stać, żebyś uznał, żebyś powiedział, że ten cykl na Bitcoinie się skończy. Żeby się skończył cykl na Bitcoinie, musi dojść do zbudowania bańki spekulacyjnej, która nie została jeszcze zbudowana. To jest cały element mojego podejścia do rynku i dokładnie tak się stało w 2013 roku. Tak się stało w 2021 roku, kiedy w lipcu też mówiłem, że cykl się jeszcze nie skończył. I uważam, że dalej mamy taką samą kontynuację. Potem przyjdzie taki okres jak listopad, grudzień 13, jak 17 rok, grudzień. Wtedy będziemy mówić o końcu cyklu całkowicie. To jest. Nie wiem, czy sprzedawać, czy nie? No zdecydowanie. Ale już może być wtedy po 20, po 10 tysięcy, nie? Więc jak nie, wtedy będzie po 100, 200, 300 tysięcy. Tam nie świeci się kamera, nie wiem, czy nie, wszystko gra. Okay. Także wtedy rzeczywiście trzeba będzie uciekać z rynku, z całości tego rynku i ja nawet wtedy będę rozważał, nawet będę, Rafał, rozważał shortowanie Bitcoina czy Ethereum w zależności od wyceny opcji za pomocą opcji. Ja myślę, że prześpisz ten temat. Ale dobra, ale no, zobaczymy. To sprawdźmy to. Poczekaj. Sprawdźmy to. No, to jakie podstawy jeszcze tak stwierdzisz? Jeszcze odpowiedz. Czy uważam, że jeszcze pomyli się, większość indykatorów się pomyli, tak jak Glassnode, bo one są jakby wtórne co do zachowań, myślę, że rynku. Dlatego ja korzystam z bardzo dużej ilości danych, żeby właśnie znaleźć ten moment, żeby to nie było tak, że to jest właśnie wtórne. Szukam swojej cały czas metodologii i mam swoją metodologię i za pomocą tego dostosowuję się do rynku, tak, patrząc, czy jest przewartościowany, rynek, czy nie. Wybije się ponad 65 tysięcy, tak, wybije kolejny szczyt i dopiero wtedy będzie można mówić o Bessie. Nie wiem, czy wtedy, bo może być taka sytuacja, że my zrobimy kolejny fake top i będziemy kontynuować. Dla mnie nieistotna jest cena, tylko jest cena w relacji do innych rzeczy. Czyli teraz kupować Bitcoin. Zdecydowanie tak. Co, uwaga, ale jeszcze dodam, nie oznacza, że nie może być dalszych spadków, bo uważam, że właśnie wiele rzeczy wydarzy się, chociażby za dwa dni w środę, w zależności od decyzji Fedu, okay, i przez najbliższe miesiące mamy w ogóle dużą wolatylność na rynku, to jest super dla traderów z kolei, mamy dużą wolatylność na rynku i póki nie wróci tak naprawdę stanowcze taka zmiana, spiwotowanie Fedu, to niestety możemy zobaczyć dalsze spadki. A nie udało Ci się na przykład tymi bardzo zaawansowanymi liczbą danych przewidzieć to, że w listopadzie, kiedy Fed będzie podnosił 100%, jednak Bitcoin skoryguje razem z Nasdaqiem? Nie, miałem podejście do tego, że będzie rosło. Teraz mam, teraz znalazłem współczynniki, nauczone zresztą sytuacją, gdzie mogę mieć przypuszczenie, że może być na przykład takie wyrysowanie takiego fake topu i duża korekta. Mam teraz do tego narzędzia, między innymi monitorowanie pozycji futures, liczby otwartych pozycji, ale to jest... Ja myślę, że ta sytuacja, o której mówisz, nastąpi tylko w wariancie, kiedy stopy procentowe nie będą nadążały za inflacją i rzeczywiście będzie zbyt duża różnica i nadal będzie się bardziej opłacało ryzykować na rynku niż pójść w jakieś lokaty, obligacje i coś bezpieczniejszego, nie? Rafał, stopy cały czas nie nadążają za inflacją i nawet nie sądzę, żeby kiedykolwiek były, bo już dzisiaj nie stać ich na to bez zawalenia systemu finansowego. Albo robimy wielki reset, albo będziemy drukować pieniądze. Nie ma innej... Ludzie się właśnie boją tego drukowania. On uderza tylko w ludzi, którzy nie mają majątku, bo to ludzie, prawda, którzy mają majątek, i tak inflacja zrobi swoje. Przedsiębiorstwa najmniej ucierpią, znaczy w podatkowym układzie, zanim dojdzie do pracowników, oni najwięcej w tym stracą, a to, że pieniądze są jakimś miernikiem tyle, no to czekaj, jeszcze chyba 100 lat temu to za dolara można było, chyba pensję się dostało w jednym dolarze albo dwóch, nie? A teraz jest już inaczej. 100 lat dolar się zdewaluował 97,5%. Tak. Mniej więcej tak. Liczyłem kilka lat temu, więc to jest do kilku... 97,5%. Do tyłu, czyli razy
10 do razy 10. Czyli byś musiał podzielić przez... Tak, tak, do 20, nie? Około. Zresztą można to w podobnym kształcie złoto, też jak porównujemy. Jeden podzieli przez 2,5%, no, to by był wynik ile razy, nie? Dokładnie, ale jakby wracając do tego tematu, no ja uważam, że nie będzie nadążało stopy za inflacją, ale to nie jest jakaś katastrofa po prostu. Tak będzie i jakby z mojej perspektywy spekulacyjnej po prostu się cyferki tylko zmienią. Przypominam, że Argentyna ma taki indeks jak Merval i tam jest katastrofa za katastrofą, a ten indeks wali do góry jak szalony, tak jakby w ogóle kryzysu nie było. I w ludzkiej świadomości jest tak, że jak jest kryzys, to indeksy są na samym dnie, ale jak jest dewaluacja waluty, to raczej... Rafał, przez katastrofę rozumiem kryzys w realnej gospodarce, nie indeksy. Właśnie uważam, że indeksy, jak wróci do dróg, to, czy nawet jak już będzie to widmo, że już ta recesja jest zdyskontowana, a być może już jest, bardzo dużo rzeczy wskazuje na to, że już jest zdyskontowana w gospodarce, no tylko mówię, zobaczymy, czy nie będzie tej drugiej nogi do dołu jeszcze, takiego double bottom. Mhm. Jeżeli tego nie będzie, to mamy już zdyskontowaną recesję, ona przyjdzie, tylko że dotknie normalnych ludzi, o to mi chodzi. I to jest dla mnie taką katastrofę widzę, że będzie realna recesja w gospodarce, a nie na indeksach. Powinniśmy zmienić definicję ogólnie, bo w programach ekonomicznych ludzie właśnie myślą kategoriami, tymi miernikami, jak giełda, S&P i Nasdaq, a powinni, możemy myśleć kategoriami, czy to jest rynek pracodawcy, czy pracownika, nie? Bo ewidentnie, kiedy jest to rynek pracownika, ci najniżej w drabinie społecznej albo nie pracodawcy, tylko pracownicy mają najlepiej, nie? W tej chwili myślę, że idzie rynek pracodawcy. Zgadzam się. No, pod tym względem, nie? Z nieco innej beczki, myślę, że to też będzie interesujące dla wielu osób. Jak uważacie, co w najbliższych latach czeka nas w gospodarce, tak po prostu w gospodarce realnej? Coraz częściej w mediach słyszymy stagflacja. Czy mamy się do takiego świata przyzwyczajać i z takim światem żyć 2, 3, może 4 lata? Tak, istnieje na to szansa, że będziemy mieli stagflację, ponieważ nie widzę możliwości, chyba że nie widzę możliwości walki z inflacją za pomocą polityki monetarnej, bo oni muszą ratować dużo większy obiad, czy dużo większą rybę muszą opolować, chyba że naturalne procesy związane z tym, że będzie zapaść popytu, czy już jest obserwowana zapaść popytu, spowoduje spadek inflacji. I może być też tak, że ten spadek inflacji będzie tylko krótkoterminowy. Pamiętajmy też, że sama technologia przekłada się na to, że mamy wzrost technologiczny wpływa na naturalny taki czynnik deflacyjny. Technologia powoduje, że wszystko tanieje, tak? No zobaczmy, jak wyglądał, jaką moc obliczeniową miał komputer 20-30 lat temu, jaką miał pojemność. Ja kojarzę taką historię, jak w 92 albo 93 roku moi rodzice kupowali dysk twardy, który był wtedy ogromny, jak na tamte czasy, miał 340 megabajtów i jeszcze musieli podpisać oświadczenie, że to nie będzie wykorzystywane w celach wojskowych, bo taki był duży dysk, że potencjalnie nadawał się na cele wojskowe, a to mamy 93 rok, tak? I zauważmy, że dzisiaj no, to nasz telefon posiada 1 terabajt danych, czy 2 terabajty danych wbudowanych, jeszcze często, jeżeli to jest nieznana firma z jabłuszkiem, to jeszcze można rozszerzyć to kartami. Także naturalne jest to, że technologia powoduje bardzo dużą presję deflacyjną, dlatego w ogóle spodziewam się takiej dużej zmienności na odczytach inflacji, ale pytanie jest, czy właśnie ta stagflacja nie jest na horyzoncie, jeżeli sobie zapaść popytowa nie wystarczy na to, żeby ją wyhamować na dłużej, tak? Bo to takie mówienie, że inflacja jest przejściowa, no to doprowadziła nas do dzisiejszej polityki, którą mamy, że odczyt inflacji 9,1 teraz, ostatni odczyt ze Stanów Zjednoczonych, rekordowe czynniki, a wielu ekonomistów uważa, że wszystko fajnie, ale według dzisiejszej danych to jest 9,1, ale jakbyśmy sobie zastosowali miary z lat 80., to jest 15, 20, bo na przykład przy liczeniu inflacji wykorzystano takie dane, kiedyś liczono cenę nieruchomości, no bo to jest czynnik, ludzie muszą mieć dach nad głową i stosowano to do mierzenia inflacji w latach 80. Dzisiaj stosuje się taki ekwiwalent
czynszu właścicielskiego, byśmy powiedzieli, tak tłumacząc z wolna z angielskiego, czyli chodzi o to, ile de facto kosztowałby czynsz na taką nieruchomość. I ta zmiana spowodowała no, nieujęcie chociażby tego, jaki jest wzrost cen nieruchomości, jak to właśnie wpływa na zdolności i na siłę nabywczą osób, więc ja myślę, że inflacja czy ta odczuwalna zamożność społeczeństwa jest dużo, dużo bardziej społeczeństwo obrywa, czy taki poszczególny Kowalski czy Smith dostaje bardzo mocno po kieszeni, dużo mocniej niż to wskazują czynniki pokazujące na inflację czy wskaźniki CPI. I w najbliższych latach będzie gorzej. Może być gorzej w najbliższych latach. To też wynika z tego, że jakby współcześnie świat postrzegamy poprzez teorie ekonomiczne z lat XIX wieku, jednocześnie patrząc na wzrost wydajności i te części inflacyjne, które były wliczane do inflacji związane, na przykład 60% ludzi pracowało w rolnictwie, ileś tam w produkcji. W tej chwili to, co mówisz o inflacji, mają też znaczenie w usługach przede wszystkim, jeśli patrzymy na PKB, ile PKB jest na przykład z usług. Nie? I tam, biorąc to pod uwagę, nie ma już takiego, ta inflacja uważam, znaczenia i taki kryzys stagflacyjny, jaki był w latach 80. w Ameryce może już nie wystąpić, nie? Aż tak, nie? Chociaż z punktu widzenia jakby osób, pracowników będzie miało to jakieś znaczenie, no tyle, ale zamieszałem, nie? Ale jakby widać, że po prostu mniej pracujemy w konkretnych zawodach, jakby z perspektywy teorii ekonomicznych, do których cały czas próbujemy nimi tłumaczyć świat, nie? Dlatego te koszyki inflacyjne się w taki sposób zmieniają, no bo w takim koszyku powinien być, nie wiem, serwis Netflix, nie? Albo Disney Plus, nie? Czyli to, czym konsument rzeczywiście żyje, z jakich usług korzysta, a jednocześnie te czynniki inflacyjne w żywności, w nieruchomościach, w PKB zmalały, nie? No. Mamy kolejny telefon. Prosimy. Dobry wieczór, Rafał. Dobry wieczór, panie Kamilu. Tutaj Marcin Wicz-Wiking. Prosimy głośniej. Dobry wieczór. Tutaj Marcin Wicz-Wiking. Dobry wieczór, słuchamy. Dobry wieczór. Prosimy o pytanie. Miło. O, cześć Marcin. Ja pierwsza rzecz do Rafała. Rafał kiedyś mi powiedział, napisał, że mu podziękuję za to, że puścił moje nagranie kiedyś na Toyotesie. I tu mu muszę oddać, rzeczywiście dziękuję ci Rafał publicznie, że było jedno nagranie, potem następne jeszcze nagrania i za to ci dziękuję. To jestem ci winny. Nie wiem co powiedzieć. Natomiast taką misję mieliśmy. No tak, mi się mieliście, okej, okay. Ale teraz następna rzecz dla mnie ważna, pytanie do Rafała, z którą ja się nie zgadzam, bo stworzyłeś, Rafał, niestety narrację, w której atak, obrażanie osób, nawet jeżeli ja się z kimś nie zgadzam, ale wyzywanie, ja nie chcę, żeby tak wyglądała polska scena traderska, nie chcę, żeby tam było wyzywanie, wyzwiska, wojna, wieczne takie naparzanie się w imię wolności słowa. To jest troszeczkę dla mnie za bardzo agresywne i przysłania czasem jakąś godność ludzką. A zacytuj jakieś wyzwisko, które używam, nie wiem, nagminnie. No nie nagminnie. Wystarczy, że obrażałeś słowami na przykład Grzegorza Moskwę. Ale jak go obraziłem? Nie wiem, może poczuł się, że nazwałem go szkoleniowcem i tyle, tak? Czy to jest obraza, nie, to jest stwierdzenie faktu? Nie, tam było porównanie do świni, tam było porównanie gdzieś chyba do Hitlera też. Coś takiego? Tak. Gdzie? Tak, było. Tak nie było. Przypominam, ja szanuję na nawet swoich adwersarzy, którzy mają inny pogląd. No właśnie nie szanujesz, Rafał. No właśnie o to chodzi, że nie szanujesz. Zagalopowujesz się i w tym ataku no, gubisz godność ludzką. Godność drugiego człowieka. Nie? Ktoś ma rodzinę, ktoś ma dzieci, a ty jedziesz po nim jak po... No już nie chcę tutaj wyrażać. No ale ja uważam, że... Czekaj, Grzegorz Moskwa zajmuje się i Ichimoku, nie? Ja, jeśli powiem, że to są jakieś... Nie rozmawiamy o Ichimoku. Nie rozmawiamy o czym zajmuje...
kłamstwa. Rozmawiamy ale o obrażaniu ludzi. Zacytuj to, bo ja nie pamiętam, nie wspomniałem sobie ludzi, kogokolwiek taki sposób od świń. Dlaczego? No, bo stosuję analizę techniczną, że to taki podoba ci się? Nie, to jest jeden z przykładów. To jest jeden z przykładów. Inni ludzie też są obrażani, ale to ja tu nie chcę wchodzić. No i jeszcze drugie pytanie mam. Czy powiedz mi, jak zrobić hedża, żeby go nie zrobić, a żeby zarobić na tym? A potem, kiedy masz go pokazać, to nie pokazujesz, no bo nie musisz pokazywać, ale chcesz być transparentny. I gdzieś tu się gubię. Także dziękuję za uwagę. Co do hedża, spytaj się ludzi, którzy zainwestowali w BIKSB, czy coś tam poszło nie tak, no bo może nie byłeś na grupach telegramowych, w jaki sposób mieliśmy prowadzić projekt. I zawsze tam jest under promise, over deliver i tyle. I jeśli nie jesteś częścią tego, to jak masz w ogóle wiedzieć, z czego to powstało, jakie obietnice zostały złożone, dlaczego zmienialiśmy pulę płynności z USDC na Ethera i odwrotnie. I to jest jasne, że podejmując takie decyzje, można powiedzieć, ryzykowałem, bo to, na tym to polega między innymi. Tak ustawić projekt, by 100% wpłaconych środków było w projekcie. I to są fakty. I te są fakty też przegłosowane przez wszystkich ludzi, którzy są w BIKSB. Możesz wypłacić w tej chwili, w każdej chwili pieniądze, bo 100% pokrycie jest na pulu pod tym względem. Nie? Żaden projekt mówisz, tego nie ma. Mówisz o czymś innym. Tutaj kwestia chodzi o to. Leżą gdzieś pieniądze i teraz nie chodzi o to, czy ty to dowiozłeś, czy rzeczywiście inwestorzy tam mają zysk z tego. Marcin, mylisz się, bo ten token jest tokenem. Marcin, formuła tego tokena jest tokenem personalnym. Rok temu tak to było ogłaszane, jeszcze w tym programie Nam Zależy, nie? I może zobaczyć ten program u Wojtka, jak ten projekt będzie rozwijany, jakie obietnice były złożone i było under promise, czyli dużo mniej obietnic, więcej dowiezienia niż obiecałem. Takie są fakty. Możesz zobaczyć ten program na tym kanale, tutaj na YouTubie, wejść i zobaczyć ten program, co było obiecywane, a co było dowożone. I w ramach rozwoju projektu dowoziliśmy więcej. Tak? Tam nawet nie było obietnicy, że pula będzie 100% pokryta. To była zagadka. Jakby to było to niedopowiedzenie specjalnie, żeby wytworzyć efekt under promise, over deliver. Więc jeśli mówisz po fakcie, że coś takiego miało miejsce, a nie wgłębiając się w sam proces, no to będziesz dochodził do błędnych wniosków. Najlepiej spytaj się ludzi, którzy razem ze mną prowadzą ten projekt BIKSB, mają te tokeny, czy mają z tym jakikolwiek problem. Po to było też DAO, bo ten projekt jest głosowany, tak jak kiedyś TOTS był głosowany. I tutaj do nich mam prawo się z nimi rozliczać, też z tych słów, które u Wojtka mówiłem rok temu. I to zostało dowiezione 2-3 razy więcej niż miało być dowiezione, bo to działa, funkcjonuje. Mamy wystarczającą liczbę środków zabezpieczonych, żeby utrzymać projekt przez 5-10 lat. Możemy teraz wykorzystać nadmiar tych stabli do skupu własnego BIKSB o kwocie przekraczającej wartość wpłat i tyle. Ale pamiętaj o tym, że jak obejrzysz ten pierwszy odcinek Nam Zależy, jest to token nadal personalny z większą ilością spełnionych i dowiezionych obietnic niż było w ogóle obiecane. Nie? I właśnie to tłumaczyłem wtedy, jak powinien działać prawidłowy projekt. Nie obiecujemy, under promise, over deliver. I w czasie okazuje się, że jest więcej dowiezione niż obiecane. Nie? I tyle. Na tym polega zaskakiwanie. Dlatego też ci nie powiem, co będzie za rok, bo to się okaże. Nie? Masz poczuć efekt, że się na coś nie załapałeś. A i tak na końcu ważne jest dla mnie, żeby ten projekt w tych funkcjonalnych założeniach przekazywania informacji, potem tego marketu, którego też nie było obiecanego w przypadku mojego BIKSB, Cebuliona i różnych projektów dookoła był dowieziony. Więc jest dużo, dużo więcej dowiezione i co ciekawe, jak zobaczysz sobie na portfele, jeden do jednego jest pokryty dolarowo, możesz sobie policzyć. Nie? Okej, dziękuję. I chroni się przed bestą. No zobacz, krypto leci na dół, to jest w górze. Ja uważam, że dowiozę też to, co sobie wymyśliłem na marzec przyszłego roku. Z pełną odpowiedzialnością. Dlatego, że jest zabezpieczony w taki inny sposób. Dlatego ludzie, którzy też głosowali w DAO, stwierdzili, że powierzają
mi prowadzenie projektu w taki sposób, jak uważam, ze względu, że zaufali mi, że go dowiozę swoją głową. A rozliczeniem tego projektu jest jego obecny kurs. Możesz naprawdę spuścić w tej chwili wszystkie krypto, które masz, a i tak nie ruszysz tym projektem, bo pól działa jak gąbka. W większości typu projektów w Polsce na pól ładuje się 10% albo 5% tokenów. Nawet tych osób, które mnie krytykowały pod względem sposobu prowadzenia BigSB. W tym wypadku pól jest dużo większy, niż jesteś w stanie z niego na podstawie tokenów, które otrzymałeś, wypłacić. I to jest mój autorski pomysł, gdzie wiele osób mnie krytykowało za niego, że tak się nie robi, bo w pierwszej fazie krypto projektów powinno się to wywalić do góry, tak jak różnego rodzaju startera, projekty krypto polskie. No i teraz projektów krypto polskich po półtorej roku masz tylko BigSB na plusie, no i chyba Tencent, tak? A reszta zaliczyła swój super wyjazd do góry i spadek. Nie? I druga rzecz, rośnie nam liczba użytkowników bez wydawania żadnych sum praktycznie na marketing, nie przepalania kasy. Nie? No i tyle. I to jest moja odpowiedzialność, jeśli o to ci chodzi. Okej, może ktoś krytykować, że zrobiłem to tak, a nie inaczej. Zrobiłem to najlepiej, jak umiałem. W konsultacji też z ludźmi, którzy mi zaufali i oni teraz w DAO mogą się cały czas wypowiadać. Tak? I po tym głosowaniu teraz wiem, że największe buldupy mają ludzie, którzy po prostu z zewnątrz obserwują to i nie wiedzą, o co chodzi. Nie? Także zapraszam do zapoznania się z danymi i jeśli no, chcesz mnie zdjąć z tego projektu, to po prostu kup BigSB i przegłosuj, żeby mnie zdjąć. No ja się usunę wtedy. No nie, ja nie będę nic się zdejmował, tylko uważam, że nie ma jakiejś transparentności. Bo można ale, przenieść furgonetką widziałeś z obroną, głosowanie? Z pełną obroną i dowieźć te pieniądze do danego miejsca, a można nocą przez las w reklamówkach i też zanieść do konkretnego miejsca. I też będzie dowiezione, nie? Pieniądze są w tamtym miejscu i okej. Okay. Natomiast zagrożenie, które było niesienie pieniędzy w reklamówkach, no jest różnica. Ale nikt nie nosił pieniędzy w reklamówkach. Chcesz ci powiedzieć, że to jest cały czas token personalny. Taka jest konstrukcja prawna tego tokenu, nic dobrze, więcej. No dobrze, okej. Rozumiesz? No to i to jest jedyny token personalny, który rośnie. Jest to token personalny, możesz robić tam z tym, co chcesz. Nie, ja mam, czuję odpowiedzialność w stosunku do ludzi, którzy ze mną ten projekt prowadzą, ze względu na wartości tego projektu funkcjonalne. Tam wymieniane są informacje, one są anonimizowane. Mamy w zapasie 3-4 rzeczy, które możemy od razu odpalić i podowozić. Przez te półtora roku zostało dużo, dużo zrobione i jeszcze kurs rynkowy o tym mówi, tak? Chociaż nie skupiam się na nim, tylko skupiam się jakby na koniec roku, czyli marzec przyszłego roku skupię się na tym kursie bardziej, bo robię zupełnie inaczej projekt krypto niż wszyscy w Polsce chcieli taki projekt robić. Nawet ten, można powiedzieć, uwielbiany projekt MetaHero, nie? W tej chwili po półtorej roku są tylko dwa projekty, które są na plusie i to chyba Tencent, tak, jeśli dobrze pamiętam, i BigSB, chociaż mówiono, że robię same głupoty przy tym projekcie, nie? Totalnie, od roku, same kretyństwa i najgłupsze rzeczy, jakie można było robić, nie? A przeprowadziłem ten projekt przez Bessę i mamy wystarczającą liczbę środków, nawet więcej niż na początku i własnych i w projekcie, żeby go kontynuować i doprowadzić i Cebuliona, Stablecoina, i Market, i wiele, wiele innych rzeczy. Ale nie chcę tutaj reklamować to, co robię, można po prostu to sprawdzić. I po to też było DAO, żeby stwierdzić, czy ty jako osoba krytykująca masz w ogóle pojęcie, co było robione przez półtora roku. No nie, no jakby tobie się wydaje, że ktoś tutaj wszedł z reklamówką i coś wyniósł, nie? A tak nie jest, nie? Okej. Dla mnie i tak brakuje transparentności. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dziękuję. Rafał, tutaj też takie pytanie z czatu. Fajnie, bo się udało, a co gdyby się nie udało? No, na końcu to tak jest moja odpowiedzialność. Właśnie to jest najciekawsze, że ludzie postrzegają to w ten sposób, że gdy się uda, to jest twój fuks, ale gdy się nie uda, to jest twoja pełna odpowiedzialność. Przecież te decyzje, które były podejmowane, nawet 100% pokrycie pula, bo one były robione ze świadomością, nie? Porównajcie sobie inne projekty polskie. Przecież ludzie w rok temu mówili, że to jest projekt wpisywany na kartce papieru. Przecież Wojtek, byłeś w tym programie i nagrywałeś to i to była jakaś fanaberia. To powstało, zostało dowiezione
nawet bardziej niż powinno i świadczy też o tym kurs. No właśnie ja będę polemizował z czymś takim. Nie? Oczywiście też uważam, że skoro tyle osób mi zaufało, że mam dowieść ten projekt, będę stosował swoje myślenie i swoje procesy, dopóki będę miał na to zielone światło i uważam, że zrobię to dobrze. Nie? A jakby wszystko co najlepsze myślę, że dopiero przed nami. No więc jakby moi krytycy, zdecydujcie się, czy ja nie wiem, ciągle mam fuksa, to byłbym chyba najszczęśliwszym człowiekiem. Rzucałbym w kości i wygrywał w kasynie. Nie? Więc ja rozumiem, że mogę kogoś triggerować i też nie dziwię się Kamilowi, że albo tej Wikingowi, który przecież prowadzi też szkolenia. Mimo wszystko mogłem z tobą rozmawiać i dyskutować na temat edukacji. Nie? Też między innymi przez to wyrobiłem sobie jakieś zdanie. Więc rozumiem, że możecie mnie nie lubić, no ale jeśli jesteście osobami z rynku, to wiecie, że rynek wszystko weryfikuje. Rynek zweryfikował Lunę, Starterę, Meta Hero i wszystkie inne projekty. I nawet moje projekty, w które inwestowałem i które są moimi porażkami, jak MPay i Merlin obecnie, tak? I tyle. O tyle jest lepiej w BigSB, że mam tutaj 100% wpływ na to, co się dzieje i to jest mój plan na to. W poprzednich projektach no, byłem prawie, nawet nie 5% udziałowcem, teraz jestem 5%, więc ja rozumiem, że można sobie cherry picking uprawiać i wybierać to, co ci się potknęło w życiu, ale ja tego nie ukrywam, że ja mam mnóstwo potknięć w życiu. To są moje lekcje i możecie łatwo we mnie uderzać, bo ja się tym dzielę. Także dziwię się z takich ataków, bo sam wam pokazuję, że nie jestem idealny i się mylę. Akurat uważam w BigSB bardzo dużo zespół programistyczny, który mam świetną robotę zrobił i to się trzyma kupy, a jeszcze wszystkie rzeczy dopiero przed nami i nie przepierdziliśmy tych pieniędzy. Cały czas są na portfelu, możecie je sobie dzisiaj nawet wybrać, nie? Nie jest problem. Mamy kolejny telefon i miejmy nadzieję z krótkim, konkretnym pytaniem na tematy merytoryczne. Słuchamy, dzień dobry. Dzień dobry, z tej strony Maciej. Ja miałem pytanie właśnie odnośnie tego BigSB i też pytanie do Kamila Gancarza. No to może od razu zacznijmy od Rafała. Co by było, gdyby właśnie te pieniądze nagle zostały przegrane? Co by się stało z projektem? Jeśli to jest token personalny, to jeśli by była taka wtopa, to cały projekt tak naprawdę mógłby ulec zniszczeniu, padłby, ludzie by zrezygnowali z tego projektu. No i też można byłoby to po prostu zaliczyć jako wtopę i ciężko byłoby to później jakoś naprostować. A co do Kamila Gancarza, to chciałem powiedzieć, że myli się z Bitcoina, dlatego że ciężko będzie przebić barierę 100 tysięcy dolarów na Bitcoinie, dlatego że ludzie są zbyt chciwi i nie zapłacą tak wysokiej ceny za Bitcoina. I widać to po cyklu Bitcoina, który po prostu widać, że już zakręca. Nowe ATH są coraz niższe i do tego teraz, jeśli Bitcoin jest bardzo nisko, widać, że dominacja Bitcoina bardzo spadła i Bitcoin jest naprawdę słaby. I to dziękuję. Dobra, odpowiem na pytanie. Jeśli mówimy o ryzyku, od marca, od pierwszego zebrania kwoty do września wszystkie etery leżały na portfelu, możecie sobie to sprawdzić. Następnie dopiero w lutym została zamieniona pula z USDC, czyli po 10 miesiącach, nie? A następnie zostało to wtedy dowiezione zgodnie z obietnicą, że w ciągu roku to dowieziemy i jest efekt. Ja nie widzę tutaj żadnego ryzyka, skoro wszystkie jakby dolarowo, bo trzeba ważyć słowa, dolarowo i to było 80% portfela, wisiało cały czas na portfelu, więc jakby możecie zadać sobie pytanie, skąd był finansowany cały projekt, programiści, strony internetowe i tak dalej. Nie? Więc tutaj nie wiem, dlaczego nikt nie zadaje sobie takich pytań, nie? Może z kosmosu albo za darmo wszyscy gdzieś tam pracowali. Nie? Więc proszę prześledzić portfele do września. We wrześniu zostało to wrzucone na CoinMarketCap i na Uniswapa. Następnie rozliczone zabezpieczenia w lutym, zamiana na USDC i macie w tej chwili efekt. Dlatego też ludzie, którzy są w projekcie od początku i byli informowani poprzez Telegrama, government był informowany, wie,
co było po kolei robione i w jaki sposób to zabezpieczaliśmy. A po fakcie przychodzenie, mówienie, że coś zostało gdzieś tam przesunięte, przecież nawet ktoś może mieć do mnie pretensje, że trzymałem coś w Etherach, a potem zamieniłem to na USDC, a potem w drugą stronę, nie? To moja na końcu jest odpowiedzialność, żeby dowieść ten projekt. I kolejna sprawa, w momencie, kiedy, i to też można sprawdzić, na Uniswapie był tworzony pool, był pokryty dolarowo w płatach 1 do 1 i to można sobie policzyć, więc jeśli ktoś chce mi powiedzieć, że cokolwiek zostało gdzieś ruszone, to nie, nie było ruszone. Nadwyżki spekulacyjne, tak, i taki był też zamysł samego projektu, że ze swoim skillem jestem w stanie to zrobić i dowieść. I powiem wam więcej, jakby mam w tej chwili zielone światło od większości osób w projekcie, żeby dalej kontynuować tą politykę i na tego typu krytykę no, mieć po prostu wylane. Nie? Wolę się komunikować wewnętrznie z ludźmi, którzy wiedzą, co robimy inaczej i w jaki sposób, żeby dowieść, a nie baczyć na taką krytykę. Ale dziękuję, że przynajmniej mogę, nie wiem, zareklamować bądź przypomnieć, jak było, i możecie to prześledzić, spytać się też ludzi, którzy te tokeny mieli albo mają. Ja nie mam sobie nic pod tym względem do zarzucenia. Powiem wam więcej, będę nawet przez to miałem zamiar na przykład zmienić pulę płynności na ETH znowu, ale się powstrzymałem i to nie było, myślę, że w interesie projektu i myślę, że projekt by zyskał razy dwa, nie? I to ryzyko też jest wpisane gdzieś tam w ten projekt, ale na końcu i tak ja uważam, że ja to jestem w stanie wszystko, myślę, że bezproblemowo pokryć, bo to też jest ta spekulacja. I pokaż mi inny projekt, który w ten sposób podchodzi do użytkowników, a nie tylko mówi, okej, panowie, Luna padła, to nie jest nasz interes, nie? Albo dobra, to była tylko spekulacja, MetaHero, wylane mamy w nas. Tu jest pełna odpowiedzialność i o tym wie też government. I też zwracam na uwagę, że rok temu, jak tu się pokazałem u Wojtka, ludzie zaufali mi ze względu też na mój skill spekulacyjny przede wszystkim. Więc mówienie o fuksie w tym wypadku, no ja bym uważał pod tym względem. No i jeszcze raz zaznaczam odnośnie tego zarzutu. Przez cały czas trwania projektu pula dolarowa zgodnie z późniejszą obietnicą była zabezpieczona 1 do 1, bo w materiale pierwszym, jak możecie zobaczyć, i w pierwszym white paperze nie było mowy, że będziemy 1 do 1 utrzymywać pulę uniswapową. To był over promise, nie? Czyli to był under promise, a over deliver, nie? Czyli nie powiedziałem tego, a dostarczyłem więcej. Wszyscy myśleli, że wrzucę w pulę płynności jak reszta tych cieniasów z polskiego krypto, 10%, a resztę wydam na zespół. Tak, tu było dolarowo 1 do 1 i pod to też służyła taka konstrukcja puli i to się udało, tak? No. A co by było, gdyby było inaczej? No, nie wiem, no, co by było, gdybym teraz wyszedł na ulicę, by mi przejechał samochód, nie? Co by było, gdyby Kamil nagle wszystko stracił, nie? No, no, to... Jestem schedżowany, zabezpieczony, Rafał, więc akurat to mi nie grozi. Na 60 tysiącach się schedżować? Nie, jestem, mówię, schedżowany za pomocą też innej rzeczy, także nie mogę stracić wszystkiego. Wracamy do pytania. Tak, wracam do pytania. Bo 100 tysięcy to za dużo, bo ludzie są skąpi. Tak, to nie tak działa. Po pierwsze, każdy rynek, który jest rynkiem wykładniczego wzrostu, jest rynkiem, który ma bardzo taki duży komponent przemiany technologicznej, czyli taki komponent, który doprowadzi do tego, że po prostu... że będzie kontynuowany nawet wykres czy regresja ceny Bitcoina z ostatnich 10 czy 12 lat. I jeżeli to jest kontynuowane, a jest to kontynuowane w dwóch odchyleniach standardowych od poziomu regresji, jeżeli sobie zrobimy na wykresie logarytmicznym, przeprowadzimy regresję liniową, dlaczego logarytmiczne, no bo wykładnicze wzrosty, zrobimy te dwa odchylenia standardowe, to cały czas się poruszamy w takim korytarzu. Chociażby ten poziom 17 tysięcy, o którym mówię, jest taki ważny, bo właśnie tam się kończy drugie odchylenie standardowe, co pozwala mi kontynuować tą moją tezę, że nie mieliśmy przegrzania. Nawet dlaczego? Ponieważ przegrzanie właśnie się pojawia w momentach drugiego odchylenia standardowego średnio, ale te po tej drugiej stronie, im plus, czyli średnia plus dwa odchylenia standardowe. Więc mamy rynek wykładniczego wzrostu, co potwierdzają różne dane, co potwierdza adopcja. W takich rynkach naturalne jest budowanie baniek spekulacyjnych. Jeżeli Bitcoin osiągnie pewne wysycenie już technologiczne, będzie miał dość dużą
jakby użyteczność taką, jeżeli chodzi o aktywo zabezpieczające, to bardziej to cyfrowe złoto, może ten hedge przeciwko inflacji, tak, jako element inwestycyjny, nie jako element takiego pieniądza do normalnych płatności, chyba że rzeczywiście Lightning Network tutaj nam bardzo przyjmie, ale pieniądz do takich normalnych rozliczeń wymaga stabilności cenowej. Jeżeli Bitcoin nie osiągnie tej stabilności cenowej, a na najbliższe kilka lat nie osiągnie absolutnie stabilności cenowej, to musimy pamiętać na tym, że to jest taki nasz taki instrument inwestycyjny, nasze zabezpieczenie przed tym zmieniającym się światem, a także zabezpieczenie przed też kontrolą czy rozszerzaniem się władzy instytucji finansowych, globalistów, zmiany przepisów, wycofania gotówki właśnie przy wdrażaniu najpierw stablecoinów, potem CBDC. Czyli naturalne jest to, że będziemy mieli wraz z rosnącą czy adopcją, czy zainteresowaniem rynkiem, wrócimy do takich wykładniczych wzrostów. Jeżeli wracamy do wykładniczych wzrostów, wracamy do tego, że budujemy w pewnym momencie bańkę spekulacyjną, a bańka spekulacyjna charakteryzuje się ogromną chciwością, absolutnie nie można powiedzieć, że tej chciwości nie będzie. Jeżeli mówimy, dlatego nie będzie, nie było przegrzania, czy o nie wytestowaliśmy 100 tysięcy, bo mamy ten listopad 2021, no to powiedziałem wcześniej w innym pytaniu, że wrócę do tego tematu. Dlaczego tak się wydarzyło, że zbudowaliśmy to ATH wtedy, bo nie powinniśmy go wtedy zbudować. Zrobiono, Amerykanie czy amerykańskie instytucje finansowe Wall Street zrobiły piękną rzecz. Ja tak naprawdę zrozumiałem to i dowiedziałem się o tym w czerwcu teraz tego roku. Jakbym wiedział to wtedy, to bym oczywiście mógł to zupełnie inaczej rozegrać, ale no, nawet osoby, które mi to przedstawiły, same to powiedziały w czerwcu, a nie powiedziały w tamtym okresie. Okazuje się, że bardzo duża liczba nowych kontraktów futures, które zostały zbudowane wraz z napływem kapitału do ETF-u BITO, czyli pierwszego ETF-u notowanego na amerykańskiej giełdzie ze zgodą SEC-u do posiadania Bitcoinu za pomocą futuresów, niestety, bo nie mamy spot ETF-u na terenie Stanów Zjednoczonych, to w momencie pierwszych dni napłynęło tam ponad 2 miliardy dolarów. Jednego dnia było chyba nawet 1 czy ponad miliard dolarów. To był bardzo duży spike, czyli taki duży pik na liczbie napływanego kapitału do różnych projektów typu ETP, czyli Exchange Traded Product albo futuresów. To był, jak historycznie weźmiemy sobie całe 24 czy nawet 60 miesięcy ostatniego monitorowania tego, co się dzieje na giełdzie klasycznej, na instrumentach, które są notowane na regulowanych rynkach, które mają ekspozycję na Bitcoina, to były rekordowe poziomy. No i wtedy dla mnie to było takie oczywiste, że to jest kolejny pozytywny ruch do góry, no bo otwieramy takie wielkie pozycje na futuresach. Tam było w pewnym momencie nawet były takie wątpliwości, jak będzie zarządzało BITO swoją pozycją, ponieważ dochodzi do maksymalnych poziomów liczby otwartych pozycji na danym terminie zapadalności w kontrakcie, czyli mamy daty wygasania kontraktu futures i na dany okres było, pod kurek byli zapakowani, zaczęli otwierać na kolejny okres zapadalności, na następny miesiąc, bo już nie mogli otworzyć takiej dużej ekspozycji. No i dla mnie to był bardzo pozytywny czynnik. A okazało się, co zrobiło Wall Street. Wall Street zrobiło wspaniałą rzecz, czyli zrobili shorty z pominięciem commitment of traders, czyli raportowania swoich pozycji na CME, żeby nie shortować Bitcoina za pomocą właśnie bezpośrednio otwartych shortów, to stworzono taki mechanizm, czy w ogóle jest taki mechanizm, gdzie tworzy się jednostkę ETF-u szczególnie opartego na futuresy, create to lend, czyli tworzymy jednostkę uczestnictwa nie po to, żeby mieć pozycję long, żeby kupić tą jednostkę, tylko tworzy się ją po to, żeby ją pożyczyć, zastosować mechanizm krótkiej sprzedaży. Mhm. Zresztą Rafał, tak shortowałeś różne spółki, pożyczając od kogoś akcję i doprowadzając do tej sytuacji, żeby po prostu później sprzedać to na rynku, odkupić taniej i zwrócić. No ale tak się robi, prawda? Nie ma mechanizmów prawnych. Tak. Więc zrobiono create to lend tego futuresa. Wszyscy myśleli, ja też, że kapitał rośnie, będzie napływał, są longi na Bitcoinie, a tak naprawdę to były ukryte shorty. No i w ten sposób doprowadzono do sytuacji, gdzie Bitcoin wybił na wyższe poziomy, w ogóle nie potwierdzając tego w żadnych innych danych, czyli on był de facto tańszy niż w kwietniu 2021. I tym sposobem nie mieliśmy nawet drogi do tego przegrzania, ponieważ to był sztuczny taki pik, który został sztucznie zrobiony po to, żeby tak naprawdę shortować rynek.
No i dlatego ciężko mówić o tym, że jest bariera psychologiczna, nie ma chciwości, w ogóle nawet nie weszliśmy w tą fazę jeszcze rynku. I dlatego twierdzę, że nie koniec jest tego cyklu. Właśnie w tej samej logice, w jakiej powstał ten fundusz, ale też w tej samej logice, że właśnie tej chciwości nie było, bo jeszcze nie było tych okazji cenowych, jeszcze nie było tego takiego chociażby próby, takiej iskry do nagrzania tego rynku. Mhm. Mamy kolejny telefon. Prosimy i słuchamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym zapytać o konkretną sprawę. Jak panowie zapatrują się, albo jaki państwo przewidują wynik sprawy SEC versus Ripple i jaki to będzie miało wpływ na rynek? Dzięki wielkie. Rafał? Ja ogólnie sprawy Ripple nie śledzę. On chyba od czasu, kiedy powstał, ma same problemy z SEC-iem. No ale oni tam liczą na jakieś wielkie wywalenie, nie? Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, o co się tam kłócą, nie? Ciężko mi powiedzieć. Na Ripple nie rozgrywałem. Dla mnie sytuacja z Ripple jest tego typu, że ja w ogóle nie rozumiem tego całego wielkiego fenomenu Ripple, ponieważ dla mnie to jest taki trochę, może to będzie za duże słowo scam, ale to jest takie narzędzie do wypompowania pieniędzy z rynku krypto i ewentualnie nabycia bitcoinów za wypuszczone tokeny, które są wirtualne. Bo nawet jak zobaczymy sobie, jak wygląda, jak zbudowany jest Ripple, to ta firma ma wartość w tym, że zaczyna akumulować te pieniądze i posiada bardzo dużą liczbę tokenów, które nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek i one może nie relatywnie, tylko sukcesywnie są zrzucane w momencie, kiedy ta cena Ripple jest zbudowana. Czyli to jest tak, że jest bardzo duża niewykorzystana podaż i wykorzystywane są wszystkie wzrosty cen. Tak naprawdę to jest cały taki mechanizm wyciągania pieniędzy z rynku, więc sytuacja nie może, znaczy może nie być wcale taka różowa, ale nie sądzę, żeby to wpłynęło negatywnie na cały rynek, ale na Ripple jako projekt może zdecydowanie źle wpłynąć. Ja od początku, od zawsze byłem bardzo negatywnie do tego nastawiony, ponieważ sam token nie dawał ekspozycji na to, na co daje sama sieć Ripple Network. I teraz pytanie, czy Ripple jest odpowiednio dogadany z regulatorami i dogadany do tego, żeby budować kolejną infrastrukturę pod CBDC, czy budować pod to, co te podwaliny nowego systemu finansowego właśnie opartego na stablecoinach, CBDC, opartego na kryptowalutach, tego nie wiem. I pytanie, czy to jest taka tylko zagrywka medialna, to wszystko, ale jest tak dużo wątpliwości, nawet konstrukcyjnie z punktu widzenia takiego finalnego odbiorcy uważam, że trzeba tam być bardzo wycofanym z tego projektu, nie posiadać ekspozycji, niekoniecznie to się rozleje na cały rynek. A nie jest tak z Ripple, że oni próbują swój tam nowego? No próbują, tylko że chodzi o to, że ten token tego nie reprezentuje, wiesz? No i druga sprawa, sądzenie się z SEC-iem to chyba nie jest dobra droga do zrobienia zastępstwa na Swiftu, mi się wydaje. No to na pewno, ale teraz tak, zobacz, że Grayscale też się będzie sądził teraz z SEC-iem, tylko że oni walczą o coś innego. Oni walczą o tą wartość, żeby było uczciwie, żeby byli potraktowani jako spot ETF w kontekście tego, że inne fundusze, które są futuresowe, dostały zgodę na otrzymanie, dopuszczenie do obrotu, opierające się na zasadach takich, no futuresy nie są manipulowanym rynkiem, a Bitcoin jest nieregulowany, jest na giełdach spoza nadzoru amerykańskiego, nie ma systemu wymiany informacji, raportowania, można unikać tego, że mamy manipulacje rynkowe, bo nie ma takiego dostępu do informacji, a na koniec dnia sprowadza się wszystko do tego, że CME, jak robi settlementy swoich futuresów, to pobiera dane z tych samych giełd, na których jest normalnie notowany Bitcoin. Także oni sami sobie przeczą. Fajnie wysypać się, bo to jest system naczyń połączonych i dlatego też myślę, że będzie jakaś rozgrywka gruba, bo jest za mała panika na Bitcoinie, uważam, żeby coś tam zmienić, ale szczególnie na stablach. Dlaczego jest za mała panika? Bo jeszcze nie zbudowaliśmy tego, co byłoby bańką i potem dopiero zobaczysz tą panikę, aczkolwiek zgadzam się z tym, że z Tetherem może nie być różowo. Z wszystkim zawsze mówię, żeby nie powinni używać Tethera i trzeba mocno obserwować tą sytuację, bo ona też negatywnie może wpłynąć na cenę samego Bitcoina. Tu się zgadzamy. Mamy kolejne połączenie, słuchamy. No, a nas tak ładnie do góry idzie. Witam panów, z tej strony Adam. Mam takie pytanie. Dobry wieczór, tylko prosimy głośniej, bo bardzo słabo słychać.
Mam pytanie dotyczące tego, czy panowie kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, czy może długofalowo zakończy się masowe zadłużanie się państw poszczególnych na taką skalę, kiedy ten dług przekracza znacznie możliwości PKB. Czy zastanawialiście się nad tym i czy uważacie, że jest jakieś remedium w tej kwestii? Czym się może zakończyć zadłużanie? Masowe zadłużanie się państw. Ale czy się może zakończyć? Czym się może zakończyć? A czym się może zakończyć? No myślę, że pierwszą sprawą to będzie się kończyć kolejnym dodrukiem. Nie ma tutaj rozwiązania żadnego innego, ponieważ kiedy stworzyliśmy gospodarkę, która oparta jest na tanim pieniądzu, na pieniądzu łatwo dostępnym, na którym tak naprawdę nikt za to nie odpowiada. Nikt nie odpowiada za to, żeby była pewna dyscyplina budżetowa, żeby była dyscyplina wartości, utrzymania wartości pieniądza w czasie, czyli właśnie niska inflacja. Wszyscy chcą podejmować decyzje, które totalnie są z punktu widzenia ekonomicznego nieracjonalne, czyli na przykład właśnie zamykanie gospodarek, którego mieliśmy przykład, i żeby ratować to, do czego doprowadzono, trzeba było płacić ludziom pustym pieniądzem. Oczywiście, który tymczasowo z racji renty emisyjnej, czyli tego, że zanim nastąpiły mechanizmy dostosowawcze, jeszcze ludzie nie odczuli tego w gospodarce, że od razu to wpłynęło na wzrosty cen, bo to odczuwamy teraz. Teraz widzimy to z opóźnieniem i to jest naturalny mechanizm ekonomiczny, kiedy ten pieniądz już w pełni jest w obrocie. Szczególnie kiedy lockdowny zostają zniesione, zwiększa się tempo obrotu pieniądza, a to też jest jeden z czynników, które wywołuje inflację. Tutaj równanie Fischera się kłania. Więc bez obrotu możemy sobie drukować i to nie wywołuje efektów. Z obrotem, z coraz większym obiegiem pieniądza, szybszym obiegiem w gospodarce, te nawet kiedyś wydrukowane pieniądze bardzo negatywnie wpływają na czynniki inflacyjne i doprowadzają do wzrostu, szalonego wręcz wzrostu cen. I chodzi o to, że w sytuacji, kiedy mamy bardzo dużo tego długu na rynku, mamy w Stanach Zjednoczonych zadłużenie w okolicach 100% PKB, nie ma możliwości jeszcze przy podnoszeniu stóp procentowych, żeby nie pojawił się nowy pieniądz na rynku. Nie ma takiej drogi, jest tylko jedna droga. Umarzamy wszystkie zobowiązania, wysadzamy cały system finansowy, budujemy go od nowa, to się nazywa wielki reset, no i zobaczymy kiedy i czy będzie przeprowadzony. Rafał, czym się może zakończyć masowe zadłużanie się państw? Ja uważam, że wygraną Stanów Zjednoczonych kontra Chiny. Jakby, że to jest element strategii finansowej i pułapki na Chińczyków. Najpierw tani dolar, potem drogi dolar, wysycenie świata z dolara i atak. Nie? Jakby w kontekście spekulacyjnych i globalnym, nie? Ale ja inaczej podchodzę do pieniądza, jak próbują nam mówić media. Ja nie uważam tego za wartość, tylko element kija i marchewki, który nas powoduje, że gospodarka się kręci. A co do samego zadłużania, no też wydajność spowodowała, że większość tych operacji gospodarczych odbywa się w tak zwanej strefie gówno pracy, i czego byliśmy świadkami podczas COVID-u. Można było zablokować i zamknąć ludzi w domach i no, było co jeść, było ciepło w miarę, nie? Jak na warunki nawet lat 50. czy przed 100 lat było bardzo wygodnie, nie? Ale nasza percepcja jest taka, że jakaś katastrofa się wydarzyła, nie? Tak jak wielki kryzys niby w 2008 roku. Nie? Więc ja inaczej podchodzę do gospodarki. Dla mnie pieniądz i ta cała struktura służy po prostu do kontrolowania społeczeństw i nie w systemie poddaństwa, ale w systemie takim socjotechnicznym, gdzie pieniądz jest Bogiem, do napędzania tych ludzi, żeby chodzili do pracy, wykonywali jakieś czynności, przekładali papierki z miejsca w miejsce, nagrywali YouTube'y na przykład, nie? Przychodzili do nagrywania YouTube'ów, tak? Więc jakby większość... Rafał, też się tu pojawiłeś, prawda? Ja jestem spekulantem, więc jakby moja praca to jest gówno praca, jakby to już Karol nas wyjaśnił i jesteśmy, no, określił nas, kim jest. A Big Shorbet to też gówno praca? Ja czyli myślę, że w tym kontekście jest obrócanie pieniędzy w pieniądze, jakaś usługa, tak? Ale ona nie jest tak istotna w piramidzie potrzeb jak inne, tak? Ale w związku z tym właśnie tutaj uważam, że jest jeden taki dysonans pomiędzy teoriami ekonomicznymi, które uważają, że wzrost wydajności prowadzi też ze wzrostu konsumpcji w sposób wykładniczy. Ja uważam, że tylko i wyłącznie do cen jakby wyrażonych i skomplikowania tych produktów albo dóbr luksusowych, które są jeszcze bardziej luksusowe, ale my jako organizmy żyjące na tej planecie, konsumujące powietrze, ziemię, jakieś zasoby,
osiągnęliśmy taki poziom wydajności, że nasza praca fizyczna już nie ma takiego wpływu na gospodarkę jak kiedyś, nie? Ponieważ załatwiają to maszyny. Oczywiście ktoś może być w jakichś teoriach, że przenieśliśmy tą pracę najgorszą do Chin, ale faktem jest, że mechanizacja i rolnictwa i wzrost wydajności zbiorów no spowodował, że nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji w historii. A tu masz tą naturalną deflację, która jest dzięki osiągnięciom technologicznym. No tak, ale jakby mówię, że to jest w zderzeniu z naszymi potrzebami, które są ograniczone fizycznie, jakby w tej strefie fizycznej, te potrzeby podstawowe są zagwarantowane coraz mniejszymi środkami w porównaniu to prawda, do PKB. Deflacja. A potem następuje rozwój innych potrzeb w kategoriach usług, nie? Influencerzy powstają, tutaj Wojtek coś produkuje, tutaj kolejna osoba i nagle się okazuje, że w realnej, czyli realnej gospodarce, takiej gospodarce dotykającej tych potrzeb podstawowych, pracuje coraz mniej ludzi, bo są w stanie zagwarantować ten fizyczną naszą obecność na tej planecie coraz mniejszymi nie środkami, ale roboczogodzinami, nie ludzkimi. Nie? To, czyli Rafał, Big Sherbet jest potrzebny? Bo to jest duża wątpliwości w ogóle. Potrzebny do zdobywania informacji. Ja myślę, że dla mnie to jest dziedzina, dzięki której Lunę rozkminiłem, tam parę fajnych shortów zrobiłem. Myślę, że bez analizy i tego, jakie informacje spływały przed Bloombergiem, Reutersem i ten tego nie, może nie rozegrał. I to nieważne, jak ktoś myśli, że to jest fuks, nie? No to jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. A Rafał, czyli miałeś tam informacje, które publicznie nie były dostępne? Na przykład zbieraliśmy informacje, które na przykład o wojnie się pojawiały informacje, chłopacy fajnie zanalizowali rynek zbóż. Wiesz, to jest taki, można powiedzieć, stworzył się społecznościowy element zbierania i analizowania informacji przed przed rynkiem. Ale były też niepubliczne informacje tam? Czyli nie, nielegalne, tylko taki biały wywiad. Czy było poufne informacje? Nie. W rozumieniu ustawy. Znaczy mogą się pojawić, bo to jest szyfrowane, nie? Ktoś będzie musiał za to odpowiadać. Ale wiesz, o Rafał, białym wywiadzie. Ale czyli... wiesz, Rafał, że udostępnienie informacji poufnej to jest w Polsce do 4 lat więzienia. Dążysz do jakiejś tezy? Nie dążę do żadnej tezy, tylko się pytam. Jakie informacje mogą być przekazywane? Nie wiem, proste. Czy jakieś ciężarówki wyjeżdżają, obserwujesz z fabryki, czy nie? Czy Tesla pracuje, ta fabryka pracuje? To są informacje powszechnie dostępne, ale ograniczone geograficznie, bo musi ktoś tam dotrzeć i zebrać te informacje przerobić. Mamy prawo słuchać, patrzeć, nikt nam tego nie zabroni. Konstytucji. Tego? Absolutnie. Tak samo można sobie... A czy są dane o spółkach, które nie są publicznie dostępne? Nie widziałem tego. A nawet jakby były, no to jest nie mój problem, wszystko jest szyfrowane. Na przykład do wielu grup nie jestem w stanie się dostać i nikt nie jest w stanie się dostać, bo jest to wszystko zaszyfrowane. A nie masz takiej obawy, że narazisz ludzi na popełnienie przestępstwa, a zarówno publikujących, albo też tych, którzy wykorzystują tę informację, bo skoro wykorzystanie informacji poufnej, to już jest do 5 lat więzienia, minimum 3 miesiące, i 5 milionów grzywny, a w Stanach Zjednoczonych 20 lat więzienia, to 5 milionów dolarów. Można by było, to co mówisz, to jest jaka już erystyka, nie? Czyli... Nie, no pytanie, czy są informacje nie, poufne. Nie, tylko pytanie, czy dostawca internetu, na którym ktoś zdobył informację poufne i przesłał PDF-a, odpowiada za to, co w tym PDF-ie jest. No nie, to osoba odpowiada za to tylko i wyłącznie, czy... I tyle. To no wiesz, dzisiaj w systemie prawnym na przykład właściciele serwerów odpowiadają za treści, które są tam prezentowane, dlatego też często ściągają treści, które mogą łamać prawo. Nie jesteśmy właścicielami serwerów. Nie? No jest to zrobione w taki sposób, że nawet sam nie wiem, gdzie to jest. Okej, okay, ale jesteś autorem projektu, prawda? Nie jestem autorem projektu. Nie jesteś autorem projektu. Nie. A jaka spółka jest odpowiedzialna za Big Sherbet? Żadna, formalnie żadna. A na stronie internetowej, jeżeli wejdziemy na projekt, widnieje spółka. A tylko software house wykonujący zadania. No, ale jest polityka prywatności, są informacje, gdzie jest to zbierane, więc jest podmiot, który jest nie, tam nie ma danych zbieranych w ogóle. Ale też pamiętam z tego, co pamiętam, jak analizowałem twój projekt, w sensie, można powiedzieć tak, że analizowałem, to zauważyłem, że jesteś prezesem w spółce, która jest za to odpowiedzialna. No tak, bo odpowiadam za software house, który to produkuje, a produkuje też inne różne rzeczy. Nie? A jesteś pewny, że nie narażasz się na odpowiedzialność karną? Dopóki nie ma tam informacji tego typu, o których mówisz, tak? Tak, dopóki tak. No, także też tego pilnujemy, ale na razie jakby serwis jest... będziesz cenzurował trochę treści? Nie, bo nie jestem w stanie do niektórych treści w ogóle dotrzeć. To tak jakbyś powiedział mi, jako cenzurował, jestem twórcą Zipa albo Rara, kojarzysz te programy? Oczywiście. Pakujące
i mam być odpowiedzialny za to, że ktoś tam zaszył PDF-a z jakimiś tajnymi danymi na hasło. No nie jestem odpowiedzialny za to. Nie, ale za udostępnienie tych danych już jesteś, nie? To jest różnica. Zip i RAR nie tworzy sieci wymiany informacji, także to taka różnica. Widzę, że takie napięcie trochę nam tutaj powraca. Nie, no, bardzo dobrze, to jest ważne. Ja uważam zresztą, że takie sieci powinny istnieć, nawet jeśli się narażają na pewną odpowiedzialność. Jest to, myślę, że czynnik wolności i takiej osobistej nawet. A jeśli chodzi o tą twoją teorię odnośnie, znaczy teorię, praktykę, uważam, że instytucje kontrolujące spowodowały, że jest bardzo duża asymetria w zdobywaniu informacji pomiędzy funduszami, bo czemu fundusz, który zrzesza 1000 osób, jest w stanie zdobywać te informacje w o wiele skuteczniejszy sposób, ma na to pieniądze, a 1000 osób nie może się zrzeszyć, tak jak kiedyś było przed SEC-iem, i te informacje w taki sam sposób wymieniać i koordynować swoich działań. Ja uważam, że no, takie przepisy są, bo zostały one uchwalone, ale one nie są dobre dla rynku, bo uczestnik rynku poprzez ESPI dowiaduje się na samym końcu. I ty jakby wybrałeś jakiś taki wyjątek, a serwis BKSB jest zrobiony przede wszystkim do zbierania informacji niepoufnych, tylko publicznych sektorów gospodarki. Do tego no. Się absolutnie nie czepiam, prawda? Ale tak samo jakbyś stworzył stronę internetową, w której każdy mógłby umieszczać obrazki, zgodnie z prawem ktoś by mógł wrzucić tam, nie wiem, zdjęcia wątpliwej treści narażające nieletnich, no też byś odpowiadał za no to. No właśnie, nie? Takie treści muszą być usuwane. I tyle. Ale na przykład jeśli masz zaszyfrowaną grupę przez blockchaina na Torze, nie jesteś w stanie tego w żaden sposób sprawdzić. Wiesz, panowie, bo mamy kolejnego widza na linii, też wiele osób zwraca uwagę, że iść na policję albo do prokuratury, właśnie. A nie roztrząsać takie rzeczy. Siedzę właśnie nad nas na żywo. Żeby podzielić uwagę. Więc nie wiem, czy to był wątek warty ciągnięcia. Tak więc słuchamy kolejnego dzwoniącego. Dzień dobry, no ja dzwonię z pytaniem pierwsze do ogółu. Czego brakuje dzisiaj młodym ludziom? Jako mental i w ogóle podejście do życia. Czego im brakuje? To pierwsze pytanie. A drugie to... Jakie kraje są najbardziej lukratywne do rozkręcenia biznesu w dzisiejszych czasach? Ja mało usłyszałem w ogóle. Możemy głośniej? Może przesuniemy te głośniki, co? Tak. Jeszcze raz głośniej, bo słabo słychać. No to tak, teraz dobrze? No lepiej. Tak, to pierwsze pytanie to będzie, czego brakuje młodym ludziom dzisiaj? Czego brakuje wolnym ludziom? Młodym ludziom. Młodym dzisiaj, ludziom, okej. Okay. No, i drugie? Kwestii mentalu i w ogóle podejścia do życia. A drugie to, jakie kraje są najbardziej lukratywne dzisiaj do rozkręcenia biznesu i w ogóle do przeżycia jak najdłużej. No. Okej. Okay. Czego brakuje w mentalu na przykład młodym ludziom i jaki kraj jest najbardziej lukratywny do rozkręcenia biznesu? No to może zacznę. Jeżeli chodzi o młodych ludzi, to myślę, że dzisiaj bardzo potrzebny jest taki etos pracy, czy postrzegania tego, że oczywiście jeżeli mówimy o taki rozwój nie tylko osobowościowy, ale też finansowy, czy rozwój później dobrobytu wokół nich, tak, później ich rodziny, bo ci młodzi ludzie będą zakładać potem rodziny, będą musieli wziąć odpowiedzialność za swoje dzieci, za swoje żony, mężów, i wspierać tą całą rodzinę, która będzie powstawać i dbać o nowe pokolenie. Więc myślę, że pierwsza sprawa to jest potrzeba takiego zauważenia etosu pracy, etosu wartości, dawania wartości innym, tego, że nasza obecność czy na rynku pracy, czy w biznesie polega na tym, że dajemy innym wartość, że w pewnym sensie nawet bym powiedział służymy innym, oczywiście w zamian za to, w ramach podziękowania otrzymujemy wynagrodzenie. O. I tutaj dotykamy też drugiej treści, tego czy pieniądze są dobre, czy dobrze, czy moralnie jest zarabiać pieniądze, bo myślę, że wiele osób też ma z tym problem, że ma gdzieś tam zakorzenione głęboko takie postrzeganie, ale to nie tylko chodzi o młode osoby, tylko też osoby starsze, że pieniądze niekoniecznie są dobre. Wynika to po pierwsze z tego, że kojarzymy to pewnie z poprzednią epoką, też jest taka narracja w mediach i na Netflixie i w obecnej popkulturze, gdzie często przedsiębiorca czy zamożna osoba jest charakteryzowana jako
jako często nawet przestępca. Wynika to z tego, że nawet przeprowadzono takie badania w Stanach Zjednoczonych przez jeden z instytutów, który zajmuje się mediami, że do końca lat 50. jeżeli był pokazywany przedsiębiorca, był głównie w pozytywnym świetle, bo na każde 3 przypadki, 2 przypadki pokazania w filmach, w serialach, przedsiębiorca był pokazywany pozytywnie. Dzisiaj jeden przypadek na 4 jest pokazywany pozytywnie, w pozostałych przypadkach to są wręcz przestępcy albo jakieś osoby, które nawet później dokonują zbrodni, zabijają ludzi. W taki sposób popkultura to pokazuje. Powodów jest kilka. Pierwszy powód to jest taki, że po prostu to jest grupa społeczna, przedsiębiorcy, którą najłatwiej jest atakować, nie będzie się posądzonym, że tą grupę mniejszościową pozywamy, czy atakujemy, czy tą grupę mniejszościową, więc w bardzo łatwy sposób jest jakby obrzydzić przedsiębiorcę. I to skutkuje tym, że pojawia się bardzo dużo takiego negatywnego myślenia później o pieniądzach, czy o budowaniu wartości, o budowaniu majątku. Więc myślę, że bardzo fajnie jest spojrzeć na pieniądze jako taki talon, albo wręcz kartkę z podziękowaniem za to, że wykonaliśmy fajną pracę. Jeżeli każdy, kto idzie do pracy u swojego pracodawcy, czy każdy, kto pracuje dla swojego klienta, będąc przedsiębiorcą, zobaczy, że ten przelew, czy te banknoty otrzymane, to jest takie tak naprawdę powiedzenie dziękuję, to jest zrozumienie tego, że pieniądz jest wspaniałym nośnikiem po prostu wdzięczności i zauważenia wartości. I to będzie budować bardzo mocno pewność siebie, będzie budować wartość też tej osoby, która otrzymuje te pieniądze i która daje coś od siebie rynkowi. Rynkowi zarówno pracodawcy, jak i rynkowi jako przedsiębiorca. I wtedy będzie też spojrzenie, że może warto dawać jeszcze więcej wartości, jeszcze bardziej się postarać i to będzie mogło się przekładać też na takie zbudowanie wartości w samym sobie, że tak mogę przyjąć w zamian za to podziękowanie w postaci tej wartości pieniężnej. Także pierwsze to z pracy, że dajemy innym wartość, a drugie, żebyśmy postrzegali pieniądze jako coś dobrego, coś, co jest bazą, fundamentem do wszystkich wartości w życiu, bo zarówno sfera zdrowia, zarówno sfera rodziny, dzieci, przyjaciół, spędzania wolnego czasu, czy nawet sfera duchowa będzie wymagała takiego fundamentu, że te wszystkie inne rzeczy mamy zaopiekowane. Jeżeli osoba ma zadbane kwestie finansowe, będzie zdrowa, będzie miała wspaniałą rodzinę, wspaniałą żonę, wspaniałego partnera, wspaniałe dzieci, będzie miała fajnych przyjaciół, będzie miała na nich czas nigdy i będzie jeszcze miała czas na jakąś duchowość albo nie będzie głodna, prawda, idąc do kościoła na medytację czy jakiejkolwiek innej formy praktyki religijnej, nie będzie tak naprawdę miała na co narzekać, będzie po prostu bardzo szczęśliwą osobą. Czyli fundamentem jest to, że dbamy o wszystkie sfery życia, ale pamiętajmy, że nie może nam brakować tej sfery że finansowej, bo niestety to może nas prowadzić do dużych niedoborów i nieszczęścia. Rafał, młodzi ludzie, mental, czego brakuje? Mówiłeś o tym, że trzeba dziękować za wypłatę, to mi się przypomniał Dzień Świra. Wypłata jest dzień podziękowania. Wypłata jest podziękowanie. Odbierając wypłatę za to, że był jest nauczycielem, że jakby mu strzelili w pysk. No, ale co do młodych ludzi, ja uważam, że próbuję im się wmówić, że w wieku 20 lat nie powinni ryzykować, a ja dochodzę z założenia, że w momencie, kiedy się rodzimy, ryzykujemy już całym życiem, bo każdy z nas umrze i brak podejmowania ryzyka jest jeszcze większym ryzykiem i to właśnie młodzi ludzie podejmują największe ryzyko, ucząc się i popełniając błędy, a często chce się ich wrzucić w korporacje, w jakiś tam garnitur i to ryzyko przenieść, czyli wyniki tego ryzyka przenieść na korporację, która z tego korzysta, nie? A to młodzi ludzie zmieniają świat, nie? To oni wymyślają internet, pchają bitcoina, blockchaina, NFT. Jak porozmawiamy z NFT-ciarzami, no to 16, 19, 20, 20 parę lat w swoim świecie żyją, a za chwilę będą ten świat zmieniać, nie? Pomimo tego, że dorośli ich myślę, że nie rozumieją, nie? Więc więcej odwagi i myślę, że żyjemy pomimo narracji. Wiem, że to będzie ciężkie, kogoś to usłyszeć,
patrząc historycznie, lepiej niż 100 lat temu, lepiej niż 200 lat temu, lepiej niż 300. Oczywiście ktoś powie, że żyjemy gorsze jedzenie, nie wiem, może genetycznie wyhodowane, ale żyje nam się zdecydowanie lepiej i mniej pracujemy w pocie czoła. No i trzeba z tego skorzystać. I wiedza jest dostępna w internecie za friko, tylko że człowiek już nie chce się uczyć uczenia, dlatego jest tak łatwiej, myślę, i być przedsiębiorcą teraz. Z mojej perspektywy lata 90. wymagały, pomimo takiej teorii, że wszyscy, wystarczając stragan, byli w stanie zarobić, więcej odwagi niż teraz. Teraz jest wygodniej, tak uważam. I nie mówię ze swojej perspektywy, że mi jest wygodniej, ale łatwiej jest, myślę, coś stworzyć, tylko trzeba widzieć te szanse w segmentach gospodarki, które zaczynają zmieniać świat, no bo nikt nie pójdzie teraz pracować na kolej, pracować na ciówci, nie wiem, jakiejś maszynie parowej, bo to technologia już w przeszłości, ale jeśli zaangażuje się w nowe technologie, to myślę, że odnajdzie tam przyszłość. Zresztą edukacja, też nie wierzyłbym w taką edukację formalną, już sami nauczyciele przecież mówią o tym, że przygotowuje uczniów do zawodów, które jeszcze nie istnieją. Więc strategia ryzykowania, myślę, że o wiele bardziej się opłaca niż życia bezpiecznie, ale tu mówię ze swojej perspektywy, bo ja wychodzę z perspektywy, że i tak wszyscy umrzemy. I w momencie, kiedy się narodziliście, to już wiem dobrze, jak się wasz trade skończy. I że niewykorzystanie jakiejś szansy i zaryzykowania, to jest tak jak urodzenie się z losem na loterię i w ogóle niewykorzystaniem tego. Nie poszedłeś do korytu. Drugie pytanie jeszcze. Dobra. Wiem, że Rafał, jesteś teraz świeżo po podróży do Stanów Zjednoczonych. Nasz widz pytał, gdzie teraz najlepiej robić zyskowne interesy. Może tam, czy niekoniecznie? Znaczy najlepiej myślę, że tam... Znaczy fajny kraj do życia, znaczy do życia. Zależy od stanu, ale łatwo nabyć mentalność Amerykanina, bo jakby te wartości są wspólne każdemu człowiekowi. Ciężej by było zostać Polakiem, może Francuzem, bo jednak tam się toczy jakaś historia narodowa, pomimo rewolucji na przykład francuskiej, ale Amerykaninem myślę, że łatwiej zostać dla nas z tą mentalnością wiary w wolność i tak dalej. Ja uważam, że Polska jest najlepszym krajem teraz do robienia biznesu. Wiem, że zaraz zaczniecie po mnie jeździć, pomimo ryzyka wojny, i że będziemy takim przedmurzem, jak Korea Południowa albo kiedyś RFN, i będzie tutaj kraj z dużym potencjałem rozwoju, nadal wasalny w stosunku do Stanów Zjednoczonych, ale Stany Zjednoczone tam nie chciałbym żyć, bo parę rzeczy tam się nie podoba, nie będę o nich wspominał, ale Polska, uważam, teraz czeka przed nią fajna przyszłość. Pod warunkiem oczywiście, że nie rozpęta się jakieś piekło nuklearne, bo to wtedy już moje dywagacje nie będą miały żadnego znaczenia. Nie? Odpowiadając na pytanie o lokalizację, ja powiedziałbym, że powinniśmy znaleźć kraj, który ma bardzo dobrą infrastrukturę z dostępem do usług, do internetu, do połączeń lotniczych, dostępu do ludzi, do kadry. To jest pierwsza rzecz, a druga, kraj, który ma w miarę niskie regulacje. No i w sumie najbardziej krajem, który odpowiada na te czynniki czy te fundamenty, na które bym postawił, dzisiaj są o dziwo Zjednoczone Emiraty Arabskie, które mają bardzo ciekawe i wolnościowe podejście do prowadzenia działalności gospodarczej czy spółek. Niestety teraz wprowadzają podatek dochodowy 9% CIT-u, ale nie ma podatku dochodowego do osób fizycznych, czyli PIT-u, i wiadomo, no, chociażby pensjami czy różnymi innymi narzędziami można te zobowiązania podatkowe, które będą się pojawiać od przyszłego roku, zneutralizować, ale dostęp do niesamowitej ilości ludzi, szczególnie jeżeli tutaj mówimy o takie technologie jak blockchain, w tej chwili bardzo dużo osób się tam przeprowadza, bardzo dużo projektów jest tam obecnych, Binance ostatnio zatrudnił ponad 100 osób, dostał licencję, FTX dostaje licencję, Kraken dostaje licencję, więc tego typu podmioty zaczynają tam się gromadzić, tworzy się tam lokalny
pewien hub związany z krypto, ale mówię, nie chodzi tylko o krypto, bo nawet jak ktoś chce handlować piaskiem, to też jest to dobre miejsce. Śmieję się, bo znam taki case osoby handlującej piaskiem, która jest właśnie w Emiratach Arabskich, co ciekawe nie piaskiem z Emiratów, tylko z krajów afrykańskich, ale nawet handlarze piaskiem są z Emiratów Arabskich, czy nawet z innej narodowości, ale mają tam siedzibę, niekoniecznie obracając piaskiem stamtąd pochodzącym. Drugim z takich interesujących krajów, gdzie już będzie dużo więcej regulacji, ale będzie też bardzo fajna infrastruktura i dostęp do niesamowicie wykształconej kadry, jest Szwajcaria, tylko jest to bardzo drogi kraj, na pewno nie jest to kraj do startu biznesu, ale jeżeli chcemy się skalować, rozwijać, mamy już zaplecze kapitałowe, to jest to bardzo dobry kraj, żeby tam być obecnym, żeby mieć dostęp do rynków kapitałowych albo do pieniędzy, ponieważ wiele transakcji, które normalnie postrzegamy, krajem, którym postrzegamy bardzo duże finansowanie, są Stany Zjednoczone, ale tak naprawdę bardzo dużo dużych transakcji też dzieje się w Szwajcarii albo ma początek, te transakcje czy budowanie tych relacji ma początek w Szwajcarii, więc to jest bardzo fajne miejsce do tego, żeby mając odpowiednie już zaplecze kapitałowe, mając już pewną skalę biznesu, żeby tam być obecnym, żeby tam szukać kolejnego wejścia na kolejne kraje świata, bo tutaj mówimy oczywiście o ekspansji globalnej, tak? Nie mówimy o wewnętrznym rynku szwajcarskim, bo tutaj absolutnie to nie jest taki duży rynek, ale jeżeli budujemy coś technologicznego, mamy możliwość skalowania i dostępu do kadry, która będzie ekstremalnie droga oczywiście. Jeżeli chcemy mieć też dostęp do wybitnej kadry z punktu widzenia tutaj pracowników i wybitnej kadry intelektualnie pod nowe technologie, no to Polska jest też świetnym krajem, jeżeli chodzi o zatrudnianie. Nie wiem, czy to jest idealne miejsce do przechowywania własności niematerialnych i prawnych i własności intelektualnej. Tutaj jest kwestia dyskusyjna związana z pewnym bezpieczeństwem i podejścia w Polsce do poszanowania własności, także tutaj o fundament poszanowania własności też powinniśmy analizować. Stany Zjednoczone znowu też będą atrakcyjne z punktu widzenia dostępu do rynku kapitałowego, a także do rynku venture, private equity. Tutaj myślę, że wszystkie te trzy kraje zapewniają taki dostęp, ale rzeczywiście ilość budowanych startupów w Stanach Zjednoczonych no, bije na głowę każdy inny kraj. Co ciekawe, jeżeli chcemy taki trochę może prostszy biznes, mniej technologiczny i chcemy zrobić coś niesamowitego, to wiele krajów afrykańskich będzie taką Polską lat 90. albo 80. i tam z naszym potencjałem, z naszym podejściem możemy też zbudować bardzo duży biznes, który będzie też się szybko skalował na kolejne sąsiednie kraje, ale no tutaj wymaga mieszkania zupełnie innej infrastrukturze i to z kolei łamie te pierwsze zasady fundamentalne, że to nie będzie kraj, gdzie będzie odpowiednia infrastruktura, to byśmy musieli my ją budować. Paliwo dla Rafała, jakbyśmy podać. Oczywiście. Bo skończyło nam się paliwo i odbieramy kolejny telefon. Teraz Solina Butla. I prosimy od razu głośno i wyraźnie. Witam. Kamil z tej strony. Ja mam takie pytanie do Kamila. Chciałbym zapytać odnośnie tego hedża, ponieważ on tak ładnie nam się tu uśmiechnął, ale nie słyszę, nie naprawdę jest bardzo cicho. Proszę mówić bardzo głośno, bo tutaj te głośniki. Ale możemy podgłosić. I panowie z reżyserki, dlaczego akurat to pytanie słyszę w uchu? Sprawdźcie tam ustawienia i na głośniki. Witam. Kamil z tej strony. Chciałbym zapytać pana Kamila odnośnie tego hedża, ponieważ on tu pięknie nam się uśmiechnął, ale nie zdradził nic więcej, jakby pół odcinka nagania na temat Bitcoina, a ten temat zostawił z boku. Jaki temat? Mógłby odnieść się do tej hedża. Temat hedża, pół odcinka naganiasz na temat Bitcoina. A, mówimy o innych instrumentach finansowych, tak. Znaczy nie hedża względem samego ekspozycji na Bitcoina, tylko zbudowania pozycji na rzeczy z klasycznych rynków finansowych, które nas hedżują po prostu, że są niezależne, tak? Albo częściowo niezależne. Nie mówię, że nie mają pewnej korelacji ze sobą, ale nie mają takiej zmienności. Także tak moja ekspozycja jest zbudowana nie tylko na kryptowaluty, to poruszam też w swoim szkoleniu, mam to w swoim portfelu, więc to pokazuję tam, a generalnie tak promuję głównie rzeczywiście technologię blockchain, wspieram to bardzo mocno, bo w to bardzo wierzę, ale to nie jest jedyne miejsce, w którym inwestujemy.
Kolejna sprawa jest taka, że jak wyjdziemy z krypto, to w ogóle będziemy w takim bardzo klasycznym rynku finansowym, czyli będziemy inwestować na klasycznej giełdzie, być może też na surowcach, być może też na rzeczach związanych na przykład z emisją gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej, bo to też są bardzo ciekawe pozycje. Zresztą część moich klientów też robiło tego typu trady. Dobrze, a proszę mi powiedzieć, czy szkolenie, robienie szkoleń to też jest element jakby hedża? Nie, robienie szkoleń jest elementem dostarczania wartości do rynku. Oczywiście zarabiam z tego pieniądze, ale trzeba pamiętać, że ja jestem przedsiębiorcą przede wszystkim. Posiadam też dużo większy projekt biznesowy, który jest dużo większy niż szkolenia. Szkolenia są naprawdę takim małym aspektem mojego ogródka. Także działalność inwestycyjna moja osobista i działalność związana z biznesem, który realizuję, to jest tak naprawdę klucz całego mojej prowadzonej działalności biznesowej, czy mojej działalności finansowej, tak? W sensie takim generującym dochody. Dobrze, to dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam. Proszę bardzo. Panowie, jak siły, bo tutaj przed debatą Rafał pytał, czy będziemy rozmawiać 5 godzin. Nie, ja ten. A ile czasu minęło? Rozmawiamy 2 godziny 40 minut. Jeszcze okay. W trader. A mówiłem, że będą 3 godziny. Generalnie chłopaki z reżyserki przysyłają mi tutaj screenshoty, ile dostają tam SMS-ów i połączeń. I to idzie już w setki, także myślę, że jeszcze co najmniej kilka pytań. Czyli do tych 3 godzin dobimy może. No, to 3 godziny na spokojnie. Godziny, ja nie wiesz. No ja w tej chwili no, sobie zarabiam, tak? Znaczy w sensie próbuję tradować, pracuję. Widzimy to wszyscy. Także sorry, ale fajna sytuacja. Też widzowie na to zwracają uwagę i zwracają również uwagę na to, żebyś Kamil mówił trochę konkretniej, bo monologi są za długie. No to co, mamy kolejny telefon? Prosimy o konkretne pytanie. Prosimy. Cześć. Jakiś. O, dobra, jeszcze raz. Cześć, ja mam takie pytanie. Trochę na poluzowanie gumy w majtach. Panowie, jaką działalność razem moglibyście prowadzić, pomijając powiedzmy tę sferę finansową czy jakąś inwestycyjną? Jaki wspólnie biznes moglibyście prowadzić? Co byście chcieli zrobić? To jest moje pierwsze pytanie. Nie wiem, może dyskotekę? Nie mam pojęcia. Przecież mam, nie wiem, ja chyba nie widzę jakichś połączeń. Portfel. Portfel. Może panowie na przykład taka wspólna wasza inicjatywa, szkolenie. Ja nie sprzedaję. Z tego jak być popularnym i robić zamieszanie w sieci i w show biznesie. Ale panowie, ja nic nie sprzedaję, jakby nie ma wokół mnie jakichś ofert, nie wiadomo jakich, nawet nie biorę za wystąpienia. Więc... Rafał, bo to nie chodzi o sprzedaż, tylko żebyś dał wartość. Tylko wartość. O to. No ale jakby to mnie niezbyt nie interesuje. Ja dawanie wartości? Ale komu? Ludziom, no przecież komu. Ja nie mam takiej misji w ogóle. Ja mówię tylko swoje zdanie. Może to się z nim zgadzać, bądź nie. Większą odpowiedzialność mam w stosunku do ludzi, którzy robią ze mną Big SB. Mówię tutaj o ludziach, którzy zaufali nam i jeszcze wspierają projekt. Tutaj mam odpowiedzialność, ale za swoje słowa to jest tylko moja opinia. Ktoś może się z nim nie zgadzać. Nie, ja na końcu jak nie zarobię na rynku, to nic nie będę miał, nie? Dlatego też często ciężko się z mną umówić, dlatego też mówię, że to ostatnia taka debata, bo już mi się nie chce. Bo wolałbym, szczerze mówiąc, rozmawiać z jakimś ekonomistą, no bo potem poruszamy te tematy szkoleniowe, już wszyscy wiedzą, jakie mam opinie na ten temat, no nie dogadamy się, nie przekonamy nawzajem, uważam, że takie różne głosy są ważne, więc nie wiem, czy coś moglibyśmy zrobić, bo ja nie widzę pola. Jakby ja nie mam zamiaru zbudować oferty szkoleniowej, więc ten segment odpada. Nie mam zamiaru... Ale robisz projekty blockchainowe. Projekty blockchainowe, tak. Tak jak ja robię projekt blockchainowy. Nie jestem w stanie zrobić portfela jakiegoś, bo nie sprzedaję sygnałów i nie chcę z tego... Nie mówię o takim portfelu, Rafał. Jesteś cały czas w tych szkoleniach, wiesz? No nie zauważyłeś. Przecież doskonale wiesz, że prowadzę projekt, który dewelopuje nowej generacji portfel sprzętowy. No i to trzymam do ciebie kciuki, nie wiem, wiesz, kiedy nawet, to skończysz. Nawet mamy MVP, wiesz, jesteśmy na dalszych etapach, tak? Do wejścia na rynek przy takiej rozbudowanej technologii to jest, wiesz, daleka droga.
Oczywiście już jest ona widoczna, jest koniec. Może na tym powinien się skupić. Na tym skupiam, Rafał. Całą energię wrzucił w to. Rafał, ja się na tym skupiam. Bitcoina. Nie, Rafał, ja się właśnie na tym skupiam, tylko że ja tego nie pokazuję w mediach, bo po prostu taką mam strategię do tego. Ja się dzielę swoją wiedzą związaną z finansami, bo tutaj mam od 2007 jestem na tym rynku, więc mam się czym dzielić, ale fakt jest taki, że w pewnym momencie będą ludzie słyszeć bardziej o tym i wtedy będzie dużo więcej na ten temat, tak? Także to jest przyszłość, którą Państwo zobaczą, ale no nie, taka jest strategia nasza, że nie komunikujemy tego tak bardzo szeroko w mediach. Chyba się panowie nie dogadacie co do wspólnego przedsięwzięcia, więc kolejny słuchacz, kolejny widz, kolejny telefon. Cześć panowie, słychać mnie, tak? Prosimy. Halo? Słyszymy, prosimy. Dobra, cześć. Ja mam takie pytanie. Jak się zapatrujecie na przyszłość polskiego złotego? Od kilku dni się umacnia. Jak myślicie, czy będziemy dalej kontynuować ten osłabienie złotówki? To jest tylko korekta, czy to może zmiana trendu? Dzięki. Żeby doszło do sytuacji, kiedy złoty będzie się umacniał, no to musi się ustabilizować tutaj nasza sytuacja związana z ryzykiem konfliktu zbrojnego i tym otoczeniem tego konfliktu zbrojnego, ale jeszcze większym i ważniejszym elementem jest po prostu indeks dolara i moc dolara. Żeby złotówka mogła się w ogóle zacząć umacniać i w jakimś takiej bliższej przyszłości budować swoją wartość, będzie konieczne znaczące osłabienie dolara. I nie jestem tak do końca przekonany, że już idziemy w tą stronę, że dolar będzie się znacząco osłabiał i tylko będzie taki trend. Raczej może to być krótkoterminowe odbicie i jeszcze nie doszliśmy do końca takiego budowania wartości dolara. Nie mówię, że to będzie bardzo dużo, że DXY wybije jakieś jeszcze kolejne 20 punktów. Raczej to może być 5 do 12 może, ale wtedy no złotówka będzie się dalej osłabiać po prostu. Na złotówkę ma wpływ przede wszystkim konflikt, tak? Ale druga sprawa, że myślę, że to jest nam na rękę, wiem, że też się nie spodoba wielu osobom, że taki, a nie inny kurs jest, może nawet 5 dolarów być, nie powiem tak jak gra do poprzedniego roku, bo można to było wyśmiać, ale złotówka powinna się osłabiać, nie? W tej sytuacji. Pewnie będzie na jakieś umocnienie, jeśli konflikt się zakończy, ale myślę, że dla nas to dobrze, że się osłabia, bo w tej strategii, którą mam odnośnie WIG-u 20, bo uważam, że będzie rósł, jest idealna sytuacja na wejście kapitału zagranicznego i wystrzał na indeksa do góry, nie? Bo myślę, że Polska będzie krajem frontowym, ale wzmacnianym, zgodnie z taką doktryną, że zresztą Stany Zjednoczone robią jedną z takich głupszych rzeczy, tak na pierwszy rzut oka, ale bardzo mądrych, bo jest uzasadniona, że wzmacniają kraje frontowe, zamiast zrobić z nich buforowe, mówię o Korei Południowej, o Tajwanie, też to są takie perełki, Japonia, kiedyś RFN, a myślę, że to jest uwarunkowane to tym, że łatwiej jest uzasadnić podatnikowi amerykańskiemu, żeby na rubieżach bronić jakiś kraj, ewentualnie przenosić na niego odpowiedzialność pierwszego ataku, tak jak Bundeswehra była swego czasu bardzo silną armią i widzę, że Amerykanie to powtarzają i ta doktryna zmieniła się od czasów bomby jądrowej. Amerykanie często na rubieżach tworzą silne państwa. Kiedyś było inaczej, raczej państwa buforowe były bardzo słabymi państwami. Prosimy kolejny telefon. Dzień dobry, słuchaj mnie? Tak, słyszymy, tak. Ja chciałem zwrócić się do Kamila, bo uważam, że właśnie takie podejście i taka pewność co do tego, że musi się znowu przegrzeć rynek na Bitcoinie, to wydaje mi się, że to może być znowu zgubne, bo tak samo jak to, że w ostatnich cyklach było przegrzanie na wskaźnikach, to nie znaczy, że teraz tak samo, w takim samym stopniu się przegrzeją. Dlatego uważam, że znowu Kamil może się jednak pomylić, tak samo jak mylił się krótkoterminowo, kilkukrotnie, że w końcówka roku będzie wystrzał. To tak samo uważam, że
bardzo możliwe, że i tym razem będzie jego analiza błędna, jego podejście. No i niestety jego szkoleniowcy zostaną, że tak powiem, bardzo możliwe przegrani znowu. Znowu nie zgadzam się z tym podejściem, bo budowane jest na założeniu, że mówimy tylko, że jakieś konkretne wskaźniki mają się przegrzać i koniec. Nie uwzględnia to tego, że postrzegamy ten rynek w bardzo szerokim ujęciu i monitorujemy go z każdej strony tak naprawdę, korzystając właściwie w tej chwili już ponad setek różnych indykatorów, różnych metod mierzenia tego rynku. Twierdzenie, że się rynek nie przegrzeje, to jest tak jakby twierdzenie, że Amazon nie urośnie po 2001 roku. Dokładnie tak samo można powiedzieć na ten temat. Oczywiście w przypadku Amazona, no to musiał być to jeszcze ten sukces rynkowy, który jest dużo trudniej osiągnąć pojedynczej spółce w takim konkurencyjnym miejscu, jakim jest rynek, ale Bitcoin jest dzisiaj taką pewną jakby już grupą spółek, byśmy powiedzieli. Zakład na Bitcoin jest dużo bezpieczniejszy niż pojedyncze przedsięwzięcie, chociażby właśnie dlatego, ze względu na to, na co prezentowałem wcześniej w tych moich wcześniejszych wypowiedziach, gdzie mówiłem, że dla Stanów Zjednoczonych są trzy korowe kryptowaluty, które będą stanowić nowe fundamenty nowego systemu dolarowego, czyli kryptodolar, ale kryptodolar potrzebuje Bitcoina i potrzebuje Ethera. Więc z samego tego tylko względu i obserwując tempo adopcji, wzrostu ilości napływu nowych użytkowników, który jest dużo większy niż nawet przed hossą, przed pęknięciem bańki w 2007 roku, przepraszam, 2017 roku, jest widoczne, ewidentnie, że spotkamy się zaraz z, znaczy oczywiście kiedy pojawi się z powrotem do dróg, spotkamy się z dużym wzrostem ceny. Potem mechanizmy psychologiczne napędzą takie ruchy, które będą skutkować tym, że chciwość na rynku, każdy będzie się zabijał, będzie walczył o kolejne bitcoiny, one będą bardzo szybko rosły, no i właśnie zbuduje się taki klasyczny mechanizm bańki spekulacyjnej. Nie widzę absolutnie szansy na to, żeby w sytuacji, kiedy następuje już duży ruch, żeby nie doszło w pewnym momencie już do przegrzania. To, czy dany wskaźnik zadziała, czy nie, no to oczywiście to może być dyskusyjne, ale tutaj jest takie założenie, że się patrzy tylko na jeden wskaźnik i tylko widzi się rynek przez jedną soczewkę. Absolutnie nie można tak analizować tego rynku i mówię, bez ludzi, którzy bez kapitału napływającego na krypto, to rzeczywiście nie nastąpi przegrzanie, ale nie widzę sytuacji, w której prędzej czy później ten kapitał nie miałby napływać. Wręcz jest odwrotnie, więc nawet śmiem powiedzieć, że jest to jeden z najprostszych trade'ów takich makroekonomicznych dzisiaj, kryptowaluty. Oczywiście też pewne zestawy spółek wzrostowych będą tutaj też w podobnej kategorii, ale pytanie, jakie stopy zwrotu możemy tutaj osiągnąć? I prosimy o kolejny telefon, prawdopodobnie już ostatni. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, słyszymy ciut głośniej. Dzień dobry, pozdrawiam. Chciałem się panu zapytać, jaką macie opinię na temat naszych rezerw złota, walut? Czy może Polska powinna w jakiś inny sposób zabezpieczyć je? Nie wiem, może krypto, może jakaś wyspa z portem, tak jak to Belka chciał zrobić swego czasu. Co panowie o tym myślą? Rafał? Tak, ja myślę, że na zabezpieczanie trochę już za późno, nie? W tej chwili musimy wydać jak najwięcej na zbrojenia. Także jeśli o to chodzi. Wcale nie uważam, że polityka polska NBP-u jest jakaś odstrzelona na to, że NBP i inne banki centralne kłamią do inflacji. To jest jedno z ich narzędzi i należy im wierzyć po prostu w wielu przypadkach. Jakby banki centralne zawsze mówiły prawdę, to było, myślę, że jeszcze gorzej, bo spekulanci mogliby to rozgrywać na pewniaka. Więc jednym z polityki banków centralnych powinno być kłamstwo i nasi są w tym dobrzy. Nie, to żart oczywiście, ale ja myślę, że będzie dobrze, nie? Tak, wyczerpałem pytanie, bo trochę odleciałem. Nie, chyba tak. Jeśli tak uważasz. Kamil?
Jeżeli chodzi o politykę banków centralnych, no jest ona też scentralizowana. Po pierwsze w regułach, które obowiązują w danym banku centralnym, NBP ma zestaw instrukcji, w jaki sposób budowane są rezerwy walutowe, w razie, też zestaw instrukcji, jak zareagować na ataki spekulacyjne. Są na to gotowe dokumenty, gotowe procedury, więc ciężko mówić tutaj o prowadzeniu zupełnie innej polityki monetarnej niż takiej, która już jest ujęta w podejściu do danej strategii danego banku i do reagowania na o konkretne otoczenie. Mamy też jeszcze nadrzędny bank, czyli Bank Rozrachunków Międzynarodowych, który też w pewien sposób, czy w bardzo duży sposób narzuca swoją politykę bankom centralnym, więc tutaj nie możemy w jakiś sposób negatywnie ocenić działania polskiego banku, Narodowego Banku Polskiego, bo też nie ma specjalnie innych możliwości. Tak? Oczywiście fajnie by było, jakbyśmy zobaczyli bank centralny, który zaczyna robić rezerwy walutowe za pomocą krypto i myślę, że zobaczymy takie rzeczy w przyszłości, ale to się nie zacznie od banku takiego jak Polska, to się nie zacznie od banku też z pierwszego świata, to się zacznie od banków centralnych z krajów takiego trzeciego świata, tak samo jak kraje, które doprowadziły do adopcji Bitcoina jako legalnego środka płatniczego, tak jak Salwador czy Republika Środkowoafrykańska, to są tego typu kraje, które po takiej adopcji, bitcoinizacji swojego kraju, doprowadzenia do przyjęcia waluty, uznaniu za walutę też narodową Bitcoina, czyli jedną z obok ich lokalnej waluty, jest wtedy będzie następnym krokiem zbudowanie na przykład części rezerw w kryptowalutach, ale to też wymaga dalszej adopcji. Myślę, że to się stanie, ale nie jestem w stanie w ogóle przewidzieć, kiedy to się wydarzy, bo to są decyzje na też centralnych poziomach i na bardzo wysokich poziomach, nie tylko w danym banku centralnym, ale znacznie wyżej. Panowie, na zegarze niemal 3 godziny, więc prosiłbym każdego z Was o podsumowanie tego spotkania, podsumowanie tej debaty. Nie wiem, może któryś z Was, czy każdy z Was ma coś do ogłoszenia, bo pół roku czekania, 3 godziny rozmowy, no i do puenty. Zaczynaj. Rafał, ty. A od czego? Od podsumowania. Nie zapraszajcie mnie już na debaty, bo serio, wszyscy znają moje opinie na ten temat i tłumaczenie po raz setny, co mam do przekazania, jest bardzo proste. I no ja nie chciałbym już z nikim z Instytutu Kryptografii debatować, bo uważam, że to jest szkodliwe nawet dla moich odbiorców i dla mojego zdrowia psychicznego, pomimo tego, że prawdopodobnie generalizuję i popełniam pewnie taki błąd, ale jakby wolę się otaczać ludźmi, którzy żyją z rynku, chcą zarabiać na rynku, nawet jeśli się mylą, inwestują swoje pieniądze. Jakby nie pasuje mi ideologicznie to, że muszę za każdym razem udowadniać, albo próbować kogoś przekonywać. Ja nie chcę nikogo przekonywać, to jest moje tylko zdanie. Ja mogę żyć z oddzielnym zdaniem, na przykład możesz powiedzieć mi, że szkodzę komuś, no okej. Ja jakoś nie będę z tego powodu nie spał, tak? Radzę sobie z taką krytyką. No ale dla mnie na przykład to jest strata czasu, ale pomimo tego cieszę się, że to nie jest taka pyskupka jak z Cezarym Grafem, która prowadziła do niczego, a przynajmniej mogliśmy wymienić w kulturalny sposób, kto ma taką opinię, a inne opinie, trochę poznaliśmy o gospodarce, nie wpadliśmy w denominację i dewaluację z lat 90. Także i liquidity pool na Uniswap. No tak, i wszystkie inne rzeczy. Także bez względu na to, jakie mam opinie, i uważam, że należy rozmawiać o takich trudnych rzeczach, ale no mówię, nie chciałbym być już związany, jakby ciągle dyskutować. No uważam, że to po prostu jest bez sensu dla mnie, to jest strata czasu, nie? Wolę na przykład, żeby jakiś profesor ekonomii moją słabą wiedzę na temat ekonomii albo profesor historii pocisnął tak grubo, bo dzięki temu by wystawił mi taką poprzeczkę, może bym się czegoś nowego nauczył. Ale dobrze, że tylko o szkoleniach nie gadaliśmy, bo to jest fajne. A ja jestem w pracy teraz, także przepraszam Was. Chciałem to też odwołać, bo no, jak mam rynek, a dzisiaj jest bardzo ciekawa sytuacja na Nasdaqu, taka wręcz przełomowa i też na Ethereum, myślę. Trochę nie spałem w nocy. To ja bym chciał Rafałowi podziękować, że się zgodził do tego, że wziął udział w tej debacie. Co prawda było to z wielkimi bólami, naprawdę tu miałem wątpliwości o intencje Rafała, ale cieszę się, że się w końcu pojawił. Fakt, że żeśmy to umawiali od końcówki listopada,
ale udało się, dobrnęliśmy, przeprowadziliśmy tę debatę, także dziękuję Rafałowi za twój, Rafał, dziękuję Ci za Twój czas. Także ja Tobie też dziękuję. Tak? Za merytoryczną dyskusję. No myślę, że tak. Tak, no. Na pewno. No i też dziękuję Rafałowi za to, że też zauważył, że szkolenia szkoleniom nierówne, tak? Że są też inne osoby i też przyznał, że trochę krzywdzi. Nie, ja wychodzę z założenia prostego i wiem, że nic nie wiem i że mogę się mylić. Nie jestem osobą, która ostatecznie może weryfikować nawet swoje pomysły, to jest tylko moje zdanie, nie? Ale też deklaruję jedną rzecz, bo to mogę zadeklarować wszystkim ludziom z tego środowiska też. Były fajne czasy, pamiętasz te czasy, 2018 rok, że jak poszliśmy pod Ministerstwo Finansów, to każdy z nas ponad podziałami był w stanie walczyć o wspólne dobro. I też uważam i deklaruję, bo to każdemu deklaruję, że jeśli przyjdzie taka sytuacja, że będzie trzeba znowu bronić krypto przed jakimiś pomysłami polityków, podatkami i tak dalej, no to ja zawsze sobie schowam swoje animozje i pójdę i to zrobię, pomimo tego, że potem będę miał krytyków, o dlaczego stałeś w jednym rzędzie, bo przecież tak było z tym, z Koniecznym, tak, Filem, czy z innymi chłopakami, bo uważam, że trzeba się znieść ponad podziały, jeśli walczymy o coś większego, a dzięki takim sporom jak teraz, no to widzowie sobie już sami stwierdzą, czy taki światopogląd im panuje, albo coś po środku, albo coś innego. No bo ja mogę głupoty też gadać, jakby liczę się z tym, że mogę nic nie wiedzieć, nie? Jakby nie jestem wszechwiedzącą osobą, to jest tylko i wyłącznie moja opinia oparta na jakimś doświadczeniu, a może miałem złe doświadczenia, nie? Ale miałem takie złe doświadczenia ze szkoleniami, szczególnie TJT, to przeżył w 2015-16 roku i trzeba rozumieć, z czego wynika taka narracja. Rafał, wtedy też atakowałeś bardzo dużo tych piramidziarzy, osoby, które tak, zarabiały też na introducing brokerce, tak. Czyli wiesz, szkolili tylko po to, żeby robić ruch do brokera i generować dla siebie po prostu prowizję i tak naprawdę zarabiali na tym, że klienci tracą. I to sam się pod tym podpisuję, że właśnie z tamtą walką absolutnie miałeś 100% racji. Mamy, nawet to liznęliśmy, bo przecież my krytykujemy coś, co na początku w grupie TJTS sami żeście robili. Jako pomysł, tak, no przez tak. Pół tylko, roku że ty nie, pomysł. Rafał, tylko wtedy ty nie szkoliłeś, teraz ja cię obronię, że ty nie szkoliłeś po to, żeby ludzie klepali trady i tracili pieniądze, prawda? To było zupełnie co innego. A wtedy atakowałeś osoby, które właśnie, tak jak ty, były introducing brokerami, ale jednocześnie robili szkolenia, które miały na celu tak naprawdę doprowadzić do większego zysku z zgenerowanych strat u brokera. No to jest zupełnie, to jest tak naprawdę jak kasyno wtedy. No to było jak reklamowanie kasyn. Różne modele biznesowe, ale powiem Ci, jak to był straszny model biznesowy. Ja naiwnie trochę myślałem, że to inaczej można zrobić. Ten przykład Ministerstwa Finansów, gdzie walczyliśmy o niższe podatki albo PCC, mnie wtedy tak natknął, że można coś zmienić od środka, w tej grupie. Najbardziej mnie załamał przykład Xteba, nie? Niestety, że jednak to środowisko, i to nie mówię o środowisku krypto, bo tam krypto nie ma nic wspólnego, raczej środowisko forexowe jest takie nie do zmiany, więc ja się trochę odsunąłem od tego i naiwnie myślę, że można coś zmienić. Uważam, że ciężko jest to zrobić, szczególnie w środowisku traderów, gdzie ego eksploduje do maksa i urażone ego ma konsekwencje w tym, że już ludzie cię nie krytykują za to, że rzeczywiście coś złego zrobiłeś, tylko za wszystko po prostu, nie? Że w ogóle żyjesz, oddychasz, pojawiłeś się i masz swoje własne zdanie, co uważam, że nie jest sprawiedliwe, nie? Ale też... Rafał, bo już chyba było moje closing statement, to może pozwól, że już ci zakończę. Dobra. Ale myślę, że tutaj się zgadzamy, także fajnie, żeśmy sobie to wyjaśnili, żeśmy pokazali tą inną perspektywę. Cieszę się, że Rafał dojechał. I cóż, no dla Państwa chciałem powiedzieć, że podziękować Państwu za ten wspólny tutaj czas, że Państwo dla nas byli tak naprawdę, czy dla siebie też byli, dla tego, co my mamy tutaj do przekazania.
Dziękuję Wojtkowi za zorganizowanie. To jest pierwsza debata na żywo. Ja też prosiłem o to, żeby to było na żywo. Wojtek wie, jak tam puszowałem. No i dzisiaj jeszcze dopinał wszystkie rzeczy, także że to, co się dzisiaj wydarzyło, to jeszcze było pod znakiem zapytania. Ja zaraz też podsumuję. Także. Pod znakiem zapytania, więc bardzo fajnie, że tak to sprawnie działa. A do Państwa taki najważniejszy komunikat, żeby właśnie zacząć myśleć o pieniądzach swoich w takiej perspektywie, że one są dobre, że one są wyrazem wdzięczności innych osób za to, co Państwo robią dla innych. I żeby pamiętać, że należy dawać wartość i ona potem przyniesie efekty. To chciałbym, żeby wybrzmiało. A z kolei, jeżeli chodzi o inwestycje, że bardzo ważny jest spokój, wiedza i konsekwencja w danym działaniu, jeżeli oczywiście podejmujemy długoterminowe działania. Także bardzo Państwu dziękuję za to wszystko, za ten czas tutaj wspólny, za pytania, za telefony. Także pozdrawiam osoby, które tutaj dzwoniły i tam dziękowały za szkolenie. Ja też bardzo dziękuję. Dla mnie to też są bardzo takie wzruszające i wartościowe rzeczy. I taki jestem dla Państwa i to tylko daje mi siłę w takich sytuacjach, żeby tworzyć tą wartość dalej. Także bardzo serdecznie dziękuję wszystkim. Jeszcze krótkie podsumowanie ode mnie. My generalnie na te wakacje mieliśmy zaplanowaną budowę studia właśnie do programów na żywo, no i tak się złożyło, że finalnie ta debata wypadła prawie, że w połowie wakacji stanęliśmy przed dylematem, czy zdążymy, być może nie najlepiej, ale jednak na żywo, czy nie. Postaraliśmy się, zrobiliśmy to, no i tak generalnie w najbliższej przyszłości, myślę, że kwestia tygodnia, dwóch, trzech, to wszystko będzie wyglądać znacznie lepiej. Studio nie jest jeszcze gotowe. Umiejscowienie gości, jak wyszło w praktyce, też do poprawy. Karafka z wodą rozbiła się przed programem, stąd też pewne problemy, także dajcie nam dosłownie kilka tygodni. Kto następny? No właśnie, i o to zapytam chyba widzów, bo najlepiej będzie, żeby to widzowie proponowali, także wchodzimy na tym rynku biznesowo-gospodarczo-inwestycyjnym na taki trochę nowy segment, nowe wody, będą programy na żywo z waszymi telefonami, z czatem, krótko mówiąc, idziemy do przodu i zapraszamy, żebyście w tę podróż wyruszyli razem z nami. Będziemy nadawać również w te wakacje, także kwestia dwóch, trzech tygodni. Dziękuję za uwagę. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia. Dziękujemy Państwu. Do zobaczenia. Dziękuję. Do zobaczenia.